To było chyba na innym serwerze. Ale napisałeś też to na tym. Nie, ktoś ci zarzucił u mnie na czacie to, a ty napisałeś, że tak, że Ela cię namawiała, ale ty nic takiego nie będziesz robił, coś takiego, no. No to wtedy dobrze. No ale no to była taka sytuacja, tak? Nie. Ja dopiero dzisiaj się z Elą zacząłem kontaktować. To... No, no ale mówisz, teraz potwierdziłeś, że tak, że dobrze, że ten, że tak było, no to nakłaniała cię... Co tak było? Ja nie będę zeznawał na twój temat, jeśli coś do czego dojdzie, no to będę tam wykręcał się sianem. No to znaczy, w tej sprawie i tak jakby to nie, Elka nie ogarnia, że to nie ma znaczenia, bo żebym ja miał konsekwencje, to ty byś musiał iść i mnie podać o groźby karalne, a nie, że ty zeznasz w Eli sprawie, że ja ci groziłem, bo to nie ma żadnego znaczenia, to ty z powództwa prywatnego. No, mogę zeznać, ale przecież ja nie mam w ogóle na ciebie żadnych dowodów i nie będę ci życzył źle, bo ty mi nic nie powiedziałeś takiego, żebym mógł się poczuć urażony. Nie, no ja wiem, tylko tu chodzi, jakby ustalmy fakty. Ela cię poprosiła o zeznawanie przeciwko mnie. Była taka sytuacja. Nie, byłem najebany. To kurwa... Czyli kłamałeś. Tak. No to, ja nie pamiętam niczego z piątek, sobota i dopiero dzisiaj zaczynam sobie z bzduszkę. Mateusz Kupiec. 3 złote. Mhm. Ale ty też byś mógł jakąś rękę wyciągnąć, że to była tylko inscenizacja i jej prywatną rozmowę wyrzuciłeś. Wiele ludzi mogło sobie to odsłuchać i nagrać. A być no, że to jest ten wasz cyrk i teatr. Mógłbyś to jakoś tam w ten sposób. No tak, tylko ty mówisz o której teraz rozmowie dokładnie? Stage z wtorku o tej rozmowie z Elą. A co była afera o nią, tak? No, że to się stało, to coś się stać nie miało. Bo ty uwierzyłeś, że ona jest zagrożeniem teraz dla siebie i dla swojej córki. Znaczy, bo ja w to wierzę ogólnie. A mogłem ja zareagować, Boże, w takim momencie? No dobra, to trochę za dużo. Ona nie powinna w ogóle z tobą rozmawiać, bo tylko sobie napierdoli jeszcze gorzej w życiu. No, powiem ci, że jak na razie moje działania są w porządku, tak mi się wydaje. Może są czasami przesadzone jakieś tam, ale jakieś skutki przynoszą. Bo ty rozumiem co? Ty teraz w tej sprawie na pewno będziesz zaangażowany, nawet mimo woli, bo Elka tego tak nie odpuści. I ty byś był za tym, żeby co? Żeby Elka odzyskała córkę, czy nie? Tak twoje prywatne zdanie. Czy ty byś był za tym, czy przeciwko? Wszystko wróciło do pierwotnego stanu. Jestem za tym. No, czyli żeby odzyskała dziecko. Tak. Jeśli została nastraszona obecną sytuacją, no to mi się wydaje, że już weźmie teraz... Tak, wszystko przemyśli sobie. No dobra, tylko w jaki sposób ja ją nastraszyłem niby? Nie, to nie tylko ty, policja i te wszystkie sądy, co byli razem z tą policją i... Wydarzyło to się, co się wydarzyło. No o to chodzi. Że to wystarczyło, ten jeden incydent, jaki się zdarzył w jej życiu, że to ona sobie go zapamięta i nie będzie nigdy więcej. No tak życzę. Życzę, bo mam takie dobre serce i w swojej naiwności jestem w stanie jej jeszcze po raz kolejny zaufać. No dobra, to wiem, że większość, nie wiem, czy większość, czy połowa, czy ludzi naprawdę się teraz na mnie wkurwi. Ja mam na to wyjebane. Przecież cały internet mnie nienawidzi. To jest dla mnie jeden chuj. Ale ja że mam takie serce. Tak, Marek kłamie. Mówi wczoraj rano na głosówce u ciebie. Pewnie był tak najebany, że nie pamięta. Marek największy hejter Eli Gavin. Ona straciła córkę, ale bardziej myśli o ich wspólnych chwilach i jebaniu. No z rańca to wypiłem 4 piwa, poszedłem spać, obudziłem się wieczorem. No dobra, to ja tak też lubię tworzyć swoją własną wersję wydarzeń. Jeśli rozmawiam publicznie, to tym bardziej kusi mnie do tego, żeby starać się tworzyć swoją własną rzeczywistość. Dobra, ale no to kurczę, to kiedy można porozmawiać z Markiem Łangowskim, nie a wiem. Nie z jakąś twoją postacią? Ja przybieram jakąś postawę, a tak akurat w tym momencie, akurat taką, żeby... Żeby trochę pomóc Eli, tylko.
Ale w jaki sposób ty jej teraz chcesz pomóc? Nie wiem. Wysyłała mi twoje wiadomości, robiła screeny z nich, ja je odesłałem. Tak, ale tam nic takiego nie ma. No nie ma, nie ma. Dobrze. Ale jeśli ona będzie wymagać ode mnie takich rzeczy, żeby teraz poprosiła mnie o twój numer, to ja znajdę takie rzeczy. Ale ona ma mój numer. A powiedz mi, oglądałeś jej ostatniego piątkowego live'a? Jej? Nie, jestem na drugiej godzinie. Chciałbym to kontynuować. Pamiętam początek. Pamiętam początek. Ona sobie ten magnetofon włączyła i zaczęła tańczyć, a w międzyczasie Janusz do niej zadzwonił, że to jest niewłaściwe. Że nie powinnaś pokazywać właśnie swoją reakcję na to, co się stało, bo przecież każdy wie, co się stało. I takie głupoty i radość w postaci tańca jakiegoś, to jest tylko obraza i oplucie tej swojej córki. No, to bym się z tym mógł zgodzić. No tak, ale czyli nie podoba. No właśnie, no to nie zastanawia cię? Mówisz, że chcesz, żeby wróciło do starego, tak jak było, a ona tańczy, pije, pali papierosy i ma w ogóle, nie przejmuje się tym dzieckiem? Więc po co one, po co te dziecko miały tam wracać niby? Ale może ty każdy... byś chciał adoptować, a nie chciał ty byś adoptować Marysi? Nie wiem, nie obchodzi mnie to tak naprawdę. Na pewno nikt nie bierze tego poważnie pod uwagę, to też nie chciałbym tego komentować. Ale czego? Twojej adopcji? To jest trochę niedorzeczne. No, ja nie mówię, czy to jest dorzeczne, czy nie, tylko czy ty byś na przykład chciał. To jakby twoje zdanie, bo to, że do tego nie dojdzie, to my wiemy. Ale to tak teoretycznie pytamy, nie? Zależy, kto mnie zachęci do tego. No, ale to... Może nie, nie się biorę kiedyś. Na razie to jestem sceptyczny. To wcale no, ale tak to, nie myślę. Kto i w jaki sposób mógłby cię zachęcić do adopcji dziecka? Obojga rodziców, chociażby tej córki. Aha, czyli jakby oni po prostu Ążej i Ela powiedzieli, że słuchaj Marek, zabierz Marysię do siebie, to wtedy mógłbyś to rozważyć. Mógłbym, ale to jest nie do pomyślenia. No, a uważasz tak teoretycznie, uważasz, żebyś był dobrym ojcem, lepszym niż Ela na przykład? Rodzicem? To też za dobrze by ona miała. Lepiej niż Zelu nawet. Nie możemy w ogóle dopuszczać do siebie takich myśli, że... Ja nie mogę dopuszczać takich myśli. No to jest trochę niewłaściwe. Pytanie z czatu, z YouTube'a. Czy kochasz nadal Elę? Dobra, za chwilę powiem coś na to. Dobra. Dobra, już teraz mogę coś już mówić, bo te wydarzenia, które miały ostatnio miejsce, właśnie, że Eli stała się taka krzywda, to mogły wpłynąć na mnie, że albo się od niej odwrócę, albo jeszcze bardziej się do siebie zbliżymy. No i teraz nie wiem, nie. Kurde. No, ciężko będzie powiedzieć, czy bardziej ją jeszcze lubię, czy mniej. Jak na razie nie rozmawialiśmy w ogóle telefonicznie ze sobą. No ale tu chodzi, wiesz, no raczej się wie, czy się kocha kogoś, czy nie. Ty w ogóle widziałbyś na ten moment, widziałbyś jakąś wspólną przyszłość? Dobra, to ja ci powiem jeszcze coś innego. Odpowiedź pytaniem. A czy ty myślisz, że dziecko nie będzie kochać rodziców takimi, jakimi są? Nieważne, czy są źli, czy dobrzy, czy krzywdzą. Rodziców się ma tylko jednych i nie powinno się im właśnie odbierać możliwości kontaktu. No bo jeżeli jest rodzina... To ci powiem na moim przykładzie. Ale z punktu widzenia dziecka to jest tak, że ona będzie kochać, nieważne jakim jest rodzic. No nie właśnie, to powiem ci na moim przykładzie. Ja aktualnie nie mam żadnej rodziny. Jak miałem 16-15 lat, to uciekłem z domu. I od tamtej pory się tam nie pokazałem, czyli już jakieś 17, tak? Nie, no, nie, jakie 17, 13 lat. 13 lat już się tam nie pokazuję i ja na przykład swoich rodziców nienawidzę wręcz, jakby gardzę, rozumiesz?
to akurat źle trafiłeś, ja bo ja jestem, i nie będę ja cię przykładem na to, że, no. bo to jest dla mnie pojebane takie myślenie, nie, że o, matka ci dała życie, to szanuj matkę. Kurwa, matka ci może dać życie i tak samo ci spierdolić to życie i jakby zrobić zgadzam się na ziemi. Więc zgadzam się z zupełności z ja tobą. Ja uważam, tak, że nikomu nie należy się szacunek z automatu. Nikomu, kurwa. Na szacunek, uczucie, jakie trzeba sobie zapracować. Więc ja nie uważam, że dziecka nie można zabrać od rodziców, jeżeli ci rodzice są, ojciec jest wróżką wczesną, a matka jest youtuberką, amatorką, kurwa. To średnio. Czyli, no ale to mówię, bo nie powiedziałeś, czy ty widzisz jakąś wspólną przyszłość dla was jeszcze, czy nie? Mogę z dystansu, ale nigdy nie chcę więcej już teraz się pokazywać ze mną. Ja tego nie zrobię. Jaką przyszłość? Ja mam nowe kierunki i o nie dbam. Kurwa, te nowe znajomości i wolałbym właśnie... Kurwa, dobra, teraz mi to trochę ciąży. Nie, ja będę się starał, żeby z nowymi kobietami jakieś lepsze relacje właśnie robić, a nie teraz. Nie wiem. No. Jestem za bardzo obciążony psychicznie teraz. No dobra, poczekaj. Czyli mówisz, sugerujesz, że teraz spotykasz się z kimś, tak? No, bywały. Znaczy, no bywały. Planuję właśnie, planuję jeszcze następne w grudniu, bo będę miał troszkę wolnego, bo będzie coś tam między świętami a Sylwestrem, no to będę sobie mógł ten urlop tam wziąć i teraz, żeby się ktoś postarał, żeby mnie w tym momencie zaprosić. Ale to z tą samą partnerką, czy ty teraz tak Nie wiem, bo jak ja wyczuję nutkę, coś tam się nie zgadza, to ja już teraz traktuję tą sprawę, jakbym był drugim Janysem w oczach jej, tej kobiety. No. Czyli wiadomo, ale że można to, się... No to mówię, można to spotykasz się z jedną kobietą od jakiegoś czasu, czy z kilkoma teraz? Nie, flirtować to można z kilkoma. A nie, że się spotykać. No, zależy, bo różni są ludzie, niektórzy tam w ogóle nie pokazują żadnych emocji w stosunku do mnie, a mimo to jeszcze tolerują moją obecność. No to po co ja jestem tutaj? I co ja mam zrobić takiego, żeby zwrócić komuś w głowie na siebie uwagę? Ja, to jest wszystko trudne w mojej sytuacji, bo ja szukam osoby ciekawej z internetu, a nie zwykłej jakiejś tam... Dobra, mamy też pytanie z Discorda. No. Czy używki sprawiły, że marka słownictwo z latami stało się uboższe? No pewnie, że tak. A o jakie używki chodzi? Bo ja nie w temacie jestem. Oj, no dobra. To będzie trochę za dużo ludzi słuchać. A słuchaj, ty już takie robiłeś rzeczy w tym internecie, że takie gadanie to już nic nie zmieni. Ale to były dawne lata, nie teraz tak 5. A to ty bardziej. No nawet nie wiem, czy 7 lat temu, no to, że to byłem przez półtora roku, dzień w dzień, nastukany mefedronem, kurwa, tak naprawdę. To u was tam na wsi takie specyfiki mają, jak mefedron? Nie, takie rzeczy to się z Gdyni czy z Gdańska, tam już nie pamiętam, tam z jakiegoś tam bloku. Na jakieś, no, a to wiem, jakiegoś... to wiem, no to ode mnie z miasta, no. Ale to mefedron brałeś, nie wiem, latałeś po imprezach, Nie. To sam w domu siedziałeś i brałeś, tak? Raczej tak. Albo w samochodzie gdzieś tam na wyjazdach, że to się muzyki słuchało i pełen samochód i z ludźmi jeździło. No ale ten potencjał właśnie umysłowy, który posiadałem w tamtym momencie, bo to ja czułem rozkwit właśnie swoich zainteresowań, swoich możliwości, swoich umiejętności. No to naprawdę bardzo wiele potrafiłem wyciągnąć ze swojego umysłu, ale potem nadszedł upadek tego, co miałem w głowie. Czekaj, nie wiem. Ty po prostu przez 5 lat nadużywania mefedronu uwalniałeś potencjał umysłu po prostu. Tak, i teraz się skurczyłem. No a... Nie, przez 5 lat, dobra. No dobra, ale to inaczej.
A kiedy no, trwało, ostatnio wiesz, bo Federer? Można się wykończyć finansowo właśnie kupując tylko to i wychodząc na zero. Tak, bo to też swoje kosztuje. No to powiedz mi, to kiedy ostatnio raz braliśmy Fedrun? Mogę co tydzień. No a ostatnio to w tym tygodniu nawet ci powiem, na co. Jeszcze co, zostałem. I czułeś wtedy się tak jak te parę lat temu, że ten, że czujesz taki. Nie, to już tak nie działa, tylko to bardziej otępiająco. Że... Ale zawsze spać po tym mogę. To mogę ci jedynie powiedzieć, że zawsze po tym śpię. To daje takie ukojenie. Ja ci powiem ze swojej strony, ja Mefedronu próbowałem 2 razy w życiu chyba. No ale wydaje mi się, że to jest taki narkotyk, nie wiem, może się mylę, to jest generalnie dopalacz. Taki bardziej imprezowy, że to się bierze. No bywało tak. Jest alkohol. Tak, tylko zdrowie się skończyło i już nie mam takich szybkich reakcji, tylko spowolnienie, tylko jak już. Właśnie, nie mogę płynnie chodzić, ten wzrok nie działa tak, jak powinien. Kolana się nie zginają dla jego. No, czasami bywa. No dobra, a czy na przykład, jak Ela się na przykład zachowuje po Mefedronie? Ja nie wiem, czy bym nawet chciał się z nią podzielić. Moje życie to jest moje życie i prywatne i to, co ja sobie tam lubię zaaplikować w nosku. A między nami, no to wolałbym, żeby takich nie było sytuacji, żebyśmy się do jakiejś negatywnej właśnie sytuacji tam zmuszali, że będziemy teraz na chamach chlać, czy coś tam sobie... Dobra, znaczy, zastanawiam. Ja ciekawa hipoteza, zastanawiam. Co by Ela zrobiła? No właśnie, no? Tak, no właśnie. Ja co uważam, że ona jest taka wytrzepana bez Mefedronu, że po Mefedronie to by po ścianach mogła biegać, wiesz? Być może tak, bo ja znam jej charakter. Też. Zamiast ona się zrobi. Ona się nie uspokoi, nie? Tak, ona się nie uspokoi nawet ten. Znaczy, ja zauważyłem, że na przykład jak Ela ma takie napady furii, że aż się trzęsie, głos jej drży. To najlepiej ją uspokoić taką metodą, nazwijmy to, na konfidenta. Mówisz jej, uspokój się, nagrywam rozmowę, uspokój się, zgłoszę cię, uspokój się, wrzucę to do internetu i ona wtedy się uspokaja. Więc na takie ataki paniki polecam taką metodę, bo no, to było na nim słychać. Działa, zauważyłem. Było słychać w tym nagraniu, tak, jeszcze byłem świadkiem jej, sam uczestniczyłem podczas tego, jak ona mówiła to na bieżąco. No dobra, a bo tu też różne tam informacje do mnie dochodziły. Powiedz mi, czy zdarzyło się na przykład, że Ela stosowała wobec ciebie przemoc fizyczną? Bo psychiczną to wszyscy wiemy, bo są jakieś tam nagrania, jak tam się drze, to wiadomo, że to ona potrafi dopierdolić. Ale czy na przykład rękę kiedyś ciebie podniosła? Skoro mamy świadków, że tak powiedziałem w przeszłości, skoro tak pisałem na Discordzie, i mówiłem to na innych głosówkach i dlaczego miałbym teraz przyznawać po raz kolejny? Dlaczego potrzebujesz teraz moje to zeznanie? Znaczy nie potrzebuję, sobie gadamy, wiesz, opowiadamy sobie na różne tematy. Ty też możesz mi pytania zadawać, ja ci będę odpowiadał. Ja po prostu rozmawiam. Ja nigdy tego nie wykorzystuję i nic. Zawsze moją Elcię blokowałem, łapałem za ręce, żeby ona nie mogła żadnego ciosu wykonać. Aha, czyli po prostu potwierdzasz, że próbowała, ale wiadomo, że ty jesteś silniejszy z facetem, więc po prostu łapałeś ją, przytrzymywałeś, ale gdybyś tego nie robił, to normalnie by cię napierdalała. Ale co w tym złego? To jesteśmy teraz tak w jakimś głupim związku i co? Ja nie mówię, czy to jest złe, czy dobre, w sensie inaczej. Przemoc w związku ogólnie wydaje mi się, że jest zła. Nieważne, czy to baba bije chłopa, czy chłop babę. Chyba, że mówimy o BDSM, ty lubisz BDSM, to nie wiem, tam w łóżku, jakiej zdzielisz z forehandu, to się nic nie stanie, nie? Albo na tobie. O Jezu, dobrze. No, ale ten... ale wydaje mi się, że w tym związku to ona dominowała bardziej. Mówię w związku, tak, nie, że... Bo ja po Eli nie widzę, żeby ona się czymkolwiek dołowała, zatrzymywała się właśnie w swoich myślach i patrzała w ścianę i nie wiedziała, co ma dalej robić.
Ja tak mam. Dobra, czekaj, pytanie mam od razu. Pytanie do Marka. Co na to jego rodzina i znajomi, że Ela prezentowała ich patriotyczne sceny? Patoerotyczne, dobra. Patriotyczne, aha, kurwa. Patoerotyczne sceny z wakacji w internecie. Z jakim odbiorem tego spotkał się w realnym życiu? Nigdy nie pokażę żadnego filmu związanego właśnie ze spotkaniami z Elą Gavin gdzieś tam na YouTubie. Mama to już... To ona nam pokazuje, nie? Dobra, mama też nie interesuje się niczym poza starymi telefonami, które mają guziki, nie? Takie tam, wiesz, tam klawisze, nie? Nazwijmy to. A tata to tam siedzi w internecie, ale nie ogląda tego typu rzeczy, a na pewno by nie chciał. Że nie, no to moja rodzice. Rodzice nie są świadomi. Teraz możemy przejść ten do brata. Brat to jedynie mnie podziwia i patrzy na te donaty czasami, jakie otrzymywałem, kurwa, na tych głupich live'ach. A brat jest młodszy, starszy? No młodszy jest, tak. I sępi na kasę jak cholera i tak. A nie myślałeś na przykład, żeby brata też wrzucić do uniwersum? Nie, bo on nie potrafi udawać kogoś, kim nie jest, żeby pokazać siebie od najlepszej strony. Poczekaj, tylko... bo jest głośny donate. Dobra, przepraszam. Jeszcze raz powtórzę może. Jeśli mógłbym kiedyś w przyszłości odwrócić rolę, cofnąć czas, to albo zaprowadzić porządek według mojej litery prawa. Nie dopuścić do takiej sytuacji. Czekaj, teraz czytasz pytanie? Czy... Tak, pytanie właśnie. O, tak, przeczytałem sobie. No dobra. No to powiedz mi, jak gdybyś ty miał władzę w Polsce, ustanawiał prawo, to jakby to wyglądało na przykład? Nie, chodzi o to, że gdybym miał taką moc, za te procedury, kurwa, które policja przeprowadza odnośnie osób aresztowanych, zmieniłbym to. Gdybym miał taką moc, zmieniłbym to. Nie chciałbym, żeby ludzie, no, wszyscy ludzie, którzy obserwują, ale musieli usłyszeć to, że ona została tak potraktowana. To jest dla mnie, jak ja mam się do tego ustosunkować, kurwa, nie wiem, jak mam to powiedzieć. No ale dobra, poczekaj. W tym momencie ktoś naruszył moją byłą. Ktoś naruszył dobro mojej byłej. Zmusił ją do pewnych czynności, żeby ją przebrać w jakiś głupi dres, żeby ona... Kurwa. Jak słyszę o takich sytuacjach, to jeszcze bardziej nienawidzę policję. A właśnie, z policją to miałem niejednokrotnie na pięku i się nie zgadzam z... O, Jan, ja kurwa, ja nie wytrzymam, kurwa, psychicznie tak za chwilę, kurwa. Może Eli to się podobało, że jakaś kobieta, kurwa, się tam z nią spotkała sam na priv, kurwa, i... Ale mi się to nie podoba. Ktoś dotknął, kurwa, moją byłą, kurwa, kobietę. Poczekajmy do night. Jakie ona zagrożenie stanowiła właśnie w tym momencie sama dla siebie? To jest tylko wyolbrzymienie jej zachowań i ten zbyt dosadne przestrzeganie procedur, kurwa, bo ja nie wytrzymam. To dobrze, to czekaj, ja powiem ci tak, ja ci powiem z doświadczenia, jako osoba niestety wielokrotnie aresztowana, z opisu ludzi zgłaszających i samego opisu Eli, Ela nie chciała ich wpuścić do mieszkania, była agresywna, krzyczała na nich, sama powiedziała na live'ie, że musieli ją wyciągać siłą z domu. Teraz ty sobie musisz zdać sprawę. Tylko czekaj, żeby to było jasne akurat. Moi widzowie wiedzą, że ja ogólnie pierdolę policję, nie? Bardzo pierdolę policję. Ja również, kurwa, ale nie jestem jakimś turbo debilem i znam życie. Jeżeli dostali powiadomienie, że kobieta nawołuje do zabicia dziecka, że prawdopodobnie siedzi z tym dzieckiem w domu, że nie wiem, coś tam zagraża, ona się na nich rzuca, drze się, szarpie, to ja się dziwię, że nawet jej gazem nie wjebali w oczy, bo ja normalnie bym ją, gaz bym jej wjebał gazem. O. Dobra, psychotrop, ale zawsze... Czekaj, bo mam donata.
Kurwa, dobra, za chwilę odpalę się tak, że będę jebał, kurwa, po całości tego systemu. No i więc słuchaj, to nie może być tak, że wiesz, przyjeżdżają funkcjonariusze na kontrolę, Elka się rzuca, szarpie, jest agresywna, a oni co mieliby zrobić? To jest pierwsza rzecz. Funkcjonariusz na interwencji najpierw zabezpiecza swoje bezpieczeństwo, później dopiero osób, co do których podejmuje interwencję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak jedziesz na dołek, nie wiem, czy była wtedy pijana, naćpana, czy trzeźwa, ale na dołku zabierają ci twoje ubrania, nie zawsze. Żeby się nie podwiesiła czasem, nie? W tym areszcie, tak, oczywiście. Sznorówki też, robią ci tak zwaną sucha łaźnia. Sucha łaźnia jest wtedy, kiedy rozbierasz... Ja wiem, ja tego nienawidzę. Nienawidzę tego, co oni robią, kurwa, z moją, kurwa, Elą. Nawet jeśli nie jesteśmy razem, nie akceptuję tego. Każda, kurwa, policyjna będzie z tego powodu jebana przeze mnie. A, jebać, dobrze, Marek, jebać policję. Dobrze, tu cię, Marek, popieram. Tylko zdaj sobie też sprawę, a poczekaj, bo to chodzi, czyli ty nadal jesteś o nią zazdrosny. Ja mam w pierwszej kolejności prawo do jej pizdy. Wiesz? Co? No. Nikt inny. Nawet jeśli nie jesteśmy razem, będę dalej roszczeniowy. Dopóki będę uznawał, że jej kolejny partner się nadaje do jej związku, dobra, zaakceptuję. Niech mi przedstawi swojego nowego partnera, a nie jakaś kurwa. Dobra. Może zaakceptuję, ale znienacka wziąć Elę mi tak z domu, żeby ona była zmuszona i na rozkaz robiła takie rzeczy, bo wiem, że jej pewnie się to by podobało. Tak, nie, teraz patrzcie, na mnie jestem naga, tak? Przez 30 lat pozowała do zdjęć. Może jej się to podoba, ale mi się to nie podoba. No dobra, tylko poczekaj, bo tutaj wydaje... Słuchaj, ja nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że tutaj pewne priorytety, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, są zaburzone, bo jeżeli ty mówisz wszem i wobec, że się od niej odcinasz, że z nią nie jesteś, to tak naprawdę nie powinieneś wymagać od niej, po pierwsze, żeby przedstawiała ci jakiegokolwiek swojego nowego bolca, po drugie, dobra, nie masz prawa, musi i tak zrobić. Poczekaj, masz prawo być zazdrosny, bo okej, bo możesz czuć zazdrość, ale nie masz prawa przelewać tej zazdrości na nią, bo nie jesteście razem. Jakby skumaj to, że ty ją parę razy wyruchałeś, to nie znaczy, że teraz następny koleś po tobie będzie musiał pisać petycję, w której dołączy, kurwa, swoje CV, życiorys cały, zdolność kredytową, zdjęcia penisa i swoje ulubione pozycje, z nadziei, że Marek Łangowski podbije pieczątkę, że może ruchać Elę albo nie może. No, to tak nie działa, stary. Dobra, bo to może ja trochę mało się znam na tym, jak to powinno wyglądać. No dobra, tak. Nie twierdzę, że ty źle mówisz, ale czuję coś takiego w sobie i teraz właśnie wyraziłem. Ale to ja ci powiem, że ja też tak czasami mam, na przykład, no nie wiem, jak jesteś z kobietą, którą kochasz, rozstajesz się z nią, no to zawsze jest taki okres po tym rozstaniu, jak masz do niej uczucia, że myślisz, kurwa, pewnie już jest z innym, już pewnie, kurwa, się pocieszyła, czy coś tam, no ale to tak naprawdę, kiedy się rozstajesz z osobą, to musisz sobie, powiedzmy, z tym bólem poradzić, bo w momencie, kiedy sobie oboje dziękujecie, to tak naprawdę ona może robić, co chce w tym momencie i to nie jest żadna zdrada, dobra. To nie jest nic wymierzone z siebie. Ja nie byłem przygotowany do tego typu pytań, a miałem naprawdę bardzo fajne białko. Jak bardzo kibicowałem Eli, żeby ona sobie na randkę jakąś poszła. Możesz wkleić, ja pokażę widzom, wrzuć na kanał Podium, tam te też pytania są. Teraz będę musiał przewijać troszkę na tych moich komunikatorach. Powiedz mi tak, czy ty nie jesteś trochę takim psem ogrodnika? Powiedziałeś, że ty masz pierwszeństwo do jej pizdy, ale chcesz się od niej odciąć tak czy inaczej. No to wiesz, ty nie poruchasz i komuś nie dasz. Nie. Wbrew jej woli nie będzie żadna ręka na nią, kurwa, nachodziła. O to znaczy, mi chodzi. Słuchaj, wbrew jej woli nie będzie, bo to by było gwałtem. A poza tym... Jak nie? A policja robi takie rzeczy, z którymi ja już teraz nie potrafię na nią spojrzeć, na Elę w ogóle w żaden sposób taki miły i wybaczyć jej to, co było. Kurwa. Ale
Policja ją rozebrała do kontroli. Nie, chodzi mi o to, że córkę odebrano jej, a ja chciałem być może za rok się spotkać z jej córką, gdzieś tam latem przyjechać do nich nad morze. I ta możliwość została mi odebrana. Ja chcę mieć prawo wyboru. Tak samo, jeśli mnie ktoś banuje na jakichś serwerach Discorda, czuję się naprawdę bardzo okropnie, bo ktoś odbiera mi prawo wyboru, kurwa. No nieważne, czy ja mówię coś dobrze, czy nie. Ale odbieranie mi prawa wyboru, gdzie będę mógł się właśnie udzielać, uczestniczyć i z kim spotykać, no to jest kurwiające. Naprawdę boli mnie to. Jeśli ty byś chciał mnie teraz zbanować na swoim serwerze, to ja nie wiedziałbym, co mam ze sobą zrobić. Co miałbym rozpierdolić w swoim domu, kurwa, żeby odreagować. U mnie na serwerze jesteś mile widziany. Dobra, i tak będzie, i tak dalej. Dobra, ale tylko hipotetycznie podałem właśnie tak w ten sposób. Tylko poczekaj. Trochę się zgubiłem. Ty nie uważasz, że to trochę jest nie na miejscu i trąci egoizmem? W sensie, w momencie, kiedy Elkę zamknęli na dołek, zabrali jej dziecko, to ty obwiniasz za to Elkę, policję i wszystkich innych, dlatego że pozbawili cię wyboru, czy ty za rok pojedziesz, możesz sobie pojechać do niej, czy nie możesz? Tak. Nie wiem, czy Elę obwiniam. Być może nawet nie. Obwiniam w ogóle cały świat, cały... Właśnie to wszystkie... Kurwa, to władzę nad nami, kurwa, obwiniam. No dobra, ale... Kurwa... Gdzie ona jest, kurwa, gdzie ona jest, ta moja mała Marysia, na którą tyle pieniędzy fundowałem i wspaniałe wakacje spędziłem? Ta możliwość wyboru spotkania się z nią w przyszłym roku została mi odebrana, bo nie wiem, co przyniesie jutro. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dobra, ale ty musisz skumać, że w tej sytuacji ty jesteś najmniej ważny. Jakby twoje prawo wyboru, no zobaczymy, czy ja jestem najmniej ważny. Tu jest najważniejsza, po pierwsze... A wiem, Marysia, że jestem osobą postronną, bo Ela, jeśli się mnie wyprze, to ja jestem gównowart, tak naprawdę. Nie, po prostu próbuję ci tylko powiedzieć, że nie możesz obwiniać tak naprawdę nikogo za to, że pozbawił się jakiegoś prawa wyboru, bo cię nie pozbawił. Bo to ty sam mówisz, sam z siebie, że przez to, że policja tak zrobiła, to ty już na Elkę tak nie spojrzysz i w ogóle. Co dla mnie jest kurwa chore, bo jeżeli ci na niej zależy, to w takiej sytuacji tym bardziej powinieneś się do niej zbliżyć i jej pomóc. Nie mówię, że to by było dobre, bo by było zjebane, bo jesteście, powiedzmy, mniejsza o to, ale chodzi mi o twoje podejście, nie? Że w takiej ciężkiej sytuacji, jeżeli komuś jestem trochę wypity, a tak naprawdę trochę się wkurwiłem, Marku, powiem ci, i mam problem z wysłowieniem się, poczekajcie. Bo ja już mam 10 piw wypite dzisiejszego dnia, no okej. Okay, trochę się kurwa zagotowałem. Powiem ci na moim przykładzie. Jeżeli... moja była, czy obecna partnerka miałaby takie problemy, to w żadnym wypadku nie sprawiłoby to, że nie wiem, bym czuł jakąś niechęć do niej większą czy coś, mógłbym jej wspomóc. Już mam argument na to, mam już argument, dobra. Bo dobra, nie do końca zaakceptowałem to, że już nie jesteśmy razem, bo w dalszym ciągu Ela pisała do mnie różne ckliwe słówka, wysyłała zdjęcia, jak wygląda, i zabiegała o to, żeby jeszcze jak najszybciej się ze mną spotkać. I to, dobra, ja może traktowałem to jako rozstanie, ale ona to jeszcze nie traktowała tego nigdy. No dobra, tylko ja ci próbuję powiedzieć, że twoje poczucie krzywdy i to, czy ty masz teraz wybór jechać na wakacje za rok do nich, czy nie, tu nie ma w ogóle znaczenia, bo tu się rozgrywają losy 12-letniego dziecka, rozgrywają się losy... No i będę dbał o to, żeby to jakoś pomóc, ale ty będziesz ofiarą, właśnie będę musiał na ciebie chyba coś zeznać, bo mi się wydaje, że Ela nie popuści i wymusi na mnie, żebym był świadkiem albo coś musiał powiedzieć na twój temat. No ale... To jak no, ty, ale ja mimowolnie nie, pomogę nawet jej. Mimowolnie pomogę jej. No, to ja co innego mogę dobrego zrobić? Dla niektórych to jest zło, a dla niektórych to jest tak właśnie akurat dobro. No tak, jeszcze tylko mówię, w tej sytuacji ciebie nie ma. W sensie, to ty nie zostałeś skrzywdzony w tej sytuacji. To ty krzywdziłeś pośrednio w tej sytuacji, a skrzywdzone zostało dziecko. Bo nawet nie Elka. Bo Elka się cieszy, kurwa, że Marysi nie ma.
Elka ma teraz wolną chatę, może robić co chce w domu, mogą przyjeżdżać do niej faceci, tak jak powiedziała ostatnio, że teraz może zapraszać facetów na noc, robić co chce. Więc Elka tutaj wygrała. Cierpi tak naprawdę tylko dziecko, więc ty nie powinieneś mówić o tym, że ty jesteś pokrzywdzony w tej sytuacji, bo nie jesteś. A co to chodzi o zeznania na mnie? Możesz na mnie zeznawać, ale ty nie masz na mnie co zeznać, no. No nie mam, ty nigdy do mnie wrogo się nie byłeś nastawiony. Ja ci raz groziłem na Discordzie. Nie słyszałem, tak samo, nie pamiętam. Ale tak samo ja mógłbym powiedzieć, bo tak samo ty mówiłeś, jest nagrana głosówka. Tak samo ja mógłbym powiedzieć, ty powiedziałeś, że przyjedź, to cię psami poszczuję, to koledzy moi cię rozwiewią. Tak samo mógłbym ja gadać, wiesz. No dobra, teraz jak o tym opowiedziałeś, to przypominam sobie, tak mówiłem, ale ja nie będę tego wykorzystał przeciwko tobie. Nie chce mi się tak naprawdę, po chuj mam coś takiego robić teraz, dokumentować. No, naprawdę mi to jest niewarte. My tylko się bawimy w internecie, a LS spotkało naprawdę nie zabawa, ale naprawdę krzywda życiowa. I to jest trochę takie... Czekaj, mam pytanie. No. Mam pytanie od widza. Pytaj Marka, że jeżeli policja widziała suty Elki i on ma zabrane prawo, żeby się z nią zobaczyć i z Marysią, to czemu w momencie, jak na live'ie było widać jej pizdę i suty, to dalej chciał ją ruchać? Czyli chodzi o to, że teraz jak zobaczyła policja nago Elkę, to już jest dla ciebie to taką obrazą, a jak Elka sama pokazywała cycki albo dupę na live'ie, to i tak chciałeś z nią być. Jest różnica pomiędzy tym, co widzisz w internecie, a co na żywo. Z czego czerpiesz satysfakcję większą? Ej, ale nie wiem, czy ty masz świadomość, że policja nie czerpie satysfakcji z oglądania nago Elki. Nie mogę tego wiedzieć, co za pojeby pracują w policji. Bo wiem, że pracują w policji kibole, którzy ubrali mundur. I tylko nic więcej, nie mam zdania żadnego innego. Dobra, to ja ci powiem, jak to wygląda prawnie. Kobietę może rewidować tylko druga kobieta. Wiem, że tylko kobieta, tak, zgadzam się z tym. I Ela mi to samo chciała przedstawić, ale mimo tego, że to była kobieta, ale nie daruję, kurwa, tej kobiecie, kurwa, za taką możliwość, że dopuszczono ją. Czyli Elka może się rozbierać... Nie, kurwa, ochodnik rozjebał takie kurwie. Tą policjantkę, tak? Tak, tak, to właśnie policjantka. No nie spróbuję mi teraz odpowiedzieć na ten temat. Mogła nie przejść do takich czynności. Wybrała coś takiego, że teraz będzie miała piętno i naznaczyłem ją. Kurwa. Naznaczyłem ją. Niech ona się teraz... Kogo naznaczyłeś? Tą kurwę, którą Ele rewidowała. Tą policjantkę, tak? Tak, i przekażcie jej. Chciałbym się skonfrontować. Okay. Dobra, ja spróbuję ją zaprosić na podium któreś. Ale tu chodzi o to, że taka policjantka na przykład, czy policjant, oni tylko... Nieważne, bo są różne homopedały w policji. Nie wiem, z czego czerpią przyjemność lub robią zdjęcia nawet z ukrytych kamer, czy z czegokolwiek, chociażby w umundurowaniu kamery już teraz są w Polsce, czy nie są? W Ameryce są kamery, kurwa, przy ten policjantach, tak? Że oni teraz wszystko mogą sobie kamerować, tak? Tak, w Ameryce. Albo wyłączać w takich momentach, kiedy krzywdzą obywatela. Dobra, i widzisz, psychotrop. No tak. Dlaczego ja jestem taki oburzony? Bo ja nie wiem, co polska policja odpierdoliła i co sobie, kurwa, teraz robi z tego powodu, bo w końcu udupili Elę. Osobę, która jest znana, no nie wiem, czy na cały Kraków. Ale w końcu po tych wszystkich powiadomieniach, nie wpuszczaniu policji przez Elę do swojego domu, otrzymali swoją nagrodę. Dobra, tylko inaczej. Tego. Poczekaj. Pójdźmy o krok dalej. Jeżeli tak bardzo uraziło cię to, że jakaś policjantka oglądała Elę na żywo, nago. Ja roszczę sobie tylko te uprawnienia do tej osoby. Dobra, a to co powiesz na to, jak Elka na przykład chodzi do ginekologa i on jej grzebie w cipie? Nie mam do tego żadnych tam... Bo to nie jest zrobione w złej wierze. A Ela sobie też nie robi niczego w złej wierze. A policja nie stoi na straży prawa, tylko swoich własnych procedur.
Kurwa, ale dobra, nie chcę. Dobra, Psychotrop, mam nadzieję, że zmienimy temat, bo im więcej mówię, tym bardziej się pogrążam. Wiesz? Nie chodzi o pogrążanie, ja próbuję zrozumieć po prostu. Moje przemyślenia powinny pozostać tylko moje i nie chciałbym się teraz dzielić. Ale tak nigdy nie jest, bo ty się dzielisz przemyśleniami. A powiedz mi tak, bo u mnie na serwerze jest taki osobnik o niku Wysłannik Ciemności. To jest osoba, która się przed zamknięciem niedawno spotkała z Elą, prawda? Tak, też tak kojarzy go. No tak. I co, na przykład o to nie jesteś zazdrosny, że Ela... tam widziałem też zdjęcia, jak się za ręce trzymali i w ogóle, to cię nie mierzi? Nie. Nawet się cieszę. W końcu się ona spotyka z jakimiś fajnymi ludźmi, bo nie wierzę, że on jest jakąś złą osobą, z złymi intencjami. Pewnie miał jakieś oczekiwania względem Eli. I ja pisałem na czas pobytu tego człowieka, że wynajął sobie hotel tam w Krakowie i teraz pisałem do Eli, weź temu człowiekowi, zajmij jakoś czas. Niech on się poczuje teraz, że doceniony, bo ten... Dobra, i napisałem też do Eli, żeby nie obchodzi mnie, kogo ona wpuszcza do łóżka podczas tego pobytu tego człowieka w Krakowie. Nie obchodzi mnie, tak napisałem naprawdę do Eli, że niech ona się bawi tak, jak będzie chciała. Oj, naprawdę życzę naprawdę szczęśliwych relacji z ludźmi, ale nie wymuszonych jakichś ten przykrych doświadczeń. Ale zrozum, że to nie jest wymuszona relacja. Po prostu jak zatrzymują osobę w takim stanie, muszą sprawdzić, czy nie ukrywa w jakim narkotyków. Stanie? Bo sobie uroili, kurwa, uroili sobie. W jakim stanie, ty? Ty nie pierdol, kurwa. Ale kto se uroił? No kurwa, ona krzyczała, darła się, była agresywna. To Janys spierdolił po całości, bo jeśli był ostatnią osobą przed waleniem, kopaniem w drzwi, no to nie postarał się za bardzo. No to się nie postarał, kurwa, skurwesy. No to będę miał w dalszej kolejności tylko do niego żal. No dobra, powiedz mi, tutaj pytanie też z czatu. Czy ciebie policja skrzywdziła kiedyś, że masz taki po prostu uraz? Tak. Było. No, akurat mnie też wiele razy krzywdziła policja, więc wiem o tym. Ale bezpodstawnie i podrabiając mój podpis, wypisywali mandaty na mój temat. Na moją osobę, przepraszam, już tam gubię się teraz troszkę. Mandaty ten z podrobionym podpisem były po 500 zł. Kiedy ja nie miałem pracy tak naprawdę. Nie miałem pracy, a mandaty otrzymywałem po 500 zł. Zamiast mnie odwieźć do domu pijanego, to oni woleli zrobić mi odciski palców. No dobra, ale cieleśnie na przykład, cieleśnie cię krzywdzili, czy nie? No jak nie, kurwa, no uda to kurwa prawie, że połamane kurwa miałem od... A ja i tak, zawsze i wszędzie, nawet czy pijany, czy trzeźwy... policjantów? Bo robili coś ponad swoje uprawnienia względem mnie. Dobra, to... Jakby, no, bezpodstawnie, tak? Dobra, nie wiem, czy będę chciał się teraz zeznawać ze wszystkiego, bo naprawdę masa ludzi nas słucha, ale znaczy, mogę powiedzieć... Aktualnie 600 osób. Dobra, to teraz zacząłbym od czegoś dobrego. Pojechałem sobie na jakiś festyn w środku lata rowerem. Na tym festynie się napiłem i chciałem wracać po pijaku tym rowerem do domu. No to oczywiście policja zachowała się tak, jak należało, czyli zabrała pijanego z szosy, wzięła rower do tej suki dużej i zawiozła do tej miejscowości, w której powiedziałem, że mieszkam. No i się pytam, czy jakiś mandat będzie? Nie, to jest wszystko w ramach gminy i no to był jedyny moment, kiedy mogłem pochwalić policję. Poczekaj, może Marku, może dla przełamania dyskusji zrobimy takie 10 minut dla widzów na podium, żeby ktoś zadał ci po jednym pytaniu, jeżeli będzie chętny, a później wrócimy do naszej dyskusji dalej. Tak, żeby urozmaicić trochę te słuchanie, dobra? Zobaczymy, bo jestem naprawdę negatywnie nastawiony i tylko mnie uruchamiasz do tej policji. Ale to tu ci podam rękę, bo ja też tych kurew nienawidzę z całego serca. Dobra, ale to teraz tak. Poczekaj, widzowie, ten, kto jest na Discordzie, niech podnosi łapkę do góry. Będę wpuszczał teraz osoby. Tylko umowa jest taka. Zadajecie pytanie, ale nie drzecie ryja, nie wydzieracie się, ograniczacie wulgaryzmy i nie wyzywacie. Bo
inaczej to podium się zmieni w to, co zawsze, czyli w moje głosówki, kurwa. A jest wczesna godzina jeszcze, więc apeluję tutaj o powściągliwość i o minimum kultury. Jak ktoś będzie dar ryja i będzie pierdolił bez sensu, to będzie wyrzucany. Dobra. Tutaj Paweł długo czeka. Zapraszamy. No, witam, witam. Ja mam parę pytań. W sumie zacznę od takiego luźniejszego. Marku, chcesz poznać kobiety, tak? Myślę, cały czas to progres idzie do przodu. No dobrze. Nie zastanawiasz się nad tym, że każda normalna kobieta, jakby ci to powiedzieć delikatnie, obserwując twoje przeboje, bo internet jest powszechny i na pewno będzie szukała informacji o tobie, zobaczy w sieci twoje ekscesy z Elżunią, no i wybacz, jak będąc kobietą, no to no, Marek, nie obraź się, naprawdę, ale nie, kurwa nie, po prostu nie. Żadna porządna kobieta nie wejdzie z tobą w związek, po prostu. Jeśli ty tak uważasz, to ja, no, chwila, moment i wracam do Elżuni. Ale chłopie, ona ci nie chce. Czy ty to rozumiesz? Kazała wielokrotnie ci wypierdalać, wyzywała cię. Ty byłeś, jakby to powiedzieć, zapchaj dziurą w jej kontencie. Dałeś jej napęd, kurczę, bo tak naprawdę, gdy ty przybyłeś, jej kanał... No, w końcu to ktoś rozumie, że dałem jej napęd. W końcu ona potrafiła się wybić w końcu z tego uniwersum, że na jakieś szerokie wody. Nowi ludzie ją spotykają, tacy jak Psychotrop, jakiś tam Maciuś, kurwa, Janys i nie wiadomo co tam jeszcze, Kruszwil, kurwa i tak dalej, nie? Zgadzam się z tym. Ale Kruszwil się nie wybijał na Elce. No nie, ale ona na nim teraz reklamę sobie robiła właśnie, przepraszam bardzo. Ale ktoś się nie wybijał na Elce, bo nie słyszałem. Marek tutaj, no Kruszwil się nie wybijał na Elce, no Kruszwil. No nie, odwrotnie to raczej to było. W oczach córki Ela właśnie uzyskała dzięki temu, że ona miała właśnie spotkanie z Kruszwilem. No dobrze, konkretna sprawa. Wejdę w bardzo wrażliwy temat dla ciebie, bo stwierdziłeś tutaj, że dziecko powinno wrócić do matki, że dzieje jej się krzywda. Chłopie, to działa jej się krzywda. Poza tym, ty dla rodziny, dla wszelkich urzędów, jesteś kurwa po prostu nikim, jesteś po prostu popychaczem, który zapychał Elce, no niestety, pewne dziury. I jesteś kurwa nikim, ty masz chuja do gadania tam, czy ty kurwa spotkasz się dziewczynką, czy nie spotkasz się dziewczynką. Równie na dobrą miarę, ty nawet powinieneś mieć zabrane jakiekolwiek kontakty z nią, bo jak powiedziałem, jesteś kurwa nikim dla nich. Dobra, poczekaj, Marku, ja tutaj wejdę, bo jako moderator dyskusji, dobra, Paweł, dzięki za pytania, za opinię, na razie. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Dobra, to dawaj, no. Marku, stwierdzasz tutaj, że jebać policję i że nadużyła swojej władzy, że Elka, no jakby to powiedzieć, znasz Elkę i ona nie była zaburzona, tak mi się wydawało z twojego toku rozumowania. Ty pojmij to, że policja, i tu nie bronię policji, policja ma swoje procedury, których musi, oni nie są dewiantami, którzy będą chcieli oglądać Elkę nago, zrozum to. Oni muszą wykonać pewne co oni mają za procedurę? Kurwa, to jest punkt widzenia. I czuję się, kurwa, żeby ona została potraktowana jak... Ale czy to się komuś podoba? Te procedury musi przejść psechu, prawda? Ty też przeszedłeś pewne procedury. Ale ja przynajmniej mogę się pochwalić, że się biłem z policją i dostałem o porządny pomyliu, kurwa, z mojej strony, nieważne. Ale co to chodzi? Kurwa, są procedury, chłopie. Musi je przejść. Może być niebezpieczna nie dla siebie, ale dla spółwięźniów, zaatakować ich. Czy ty rozumiesz to? Nikt nie będzie nadstawał swojej dupy na to, żeby nie przeszukać ewentualnie... Nie jestem w stanie zaakceptować, że dotknęła jakaś plugawa ręka, kurwa, to. Ale czy ty rozumiesz to, że oni nie chcą dotykać Elki? Zrozum tego. Oni nie są ludźmi, którzy chcą z własnej woli dotykać Elki. To nie wiem, czy... Wiem, że taki jest, ale ja tak mówię tylko. Ale to, że ty czujesz tak... No tak jest po prostu, no wiesz.
Policja dostała na pierdolenie od mojej ręki już wystarczająco dużo. I nie wiem, czy chciałbym dokładać jeszcze kolejnych klocków, żeby tylko się bardziej jeszcze wpogłębić. Ogarnij się, kurwa, bo wyślę wszystko to, co do mnie pisałeś na privie, także ogarnij się. Ja tutaj teraz... Paweł, ja bym chciał spotkać na naszej rzeczywistości, bo ty jesteś mądrą, jakąś realną, Paweł, fajną osobą. Marek, spokojnie. Dzięki, Paweł. Puszczam kogoś innego teraz. Nie denerwuj się, Marku. Dobra, wpuszczamy teraz użytkownik 5% to jest użytkownik, który na głosówce Eli przed jej live'em bronił Eli. To wpuścimy go. Bo go witam kogo jeszcze. No hej, no cześć. Czy bym bronił Eli, to bym nie uznał. Raczej sobie tak dopowiadałem. Ale pomijając tą sytuację. Marek, bo tak się strasznie przyjąłeś losem Elki. Ja jestem wbrew prawu i zawsze wyjęty spod prawa. Ale nie, ale wiesz, przyjąłeś się losem Elki. I jak myślisz, teraz takie przyjście na podium i mówienie, że masz prawo do jej pizdy, w jaki sposób to jej pomoże? Bo oni pokojarzą, że Elka jest w kontakcie z chłopem, który trochę jest wstawiony. Mówi mi, że ma prawo do jej pizdy. I też, jak myślisz, jak twoje udzielanie się na podium pomoże Elce, poza tym, że masz trochę fejmu, bo to też czemu wchodzisz na te podia, skoro głównie jesteś na nich jebany i są różne dziwne komentarze? Ja nie wiem. To na pewno jestem zawsze obrazobójcą jakimkolwiek, że robię coś. Nawet jeśli później bez tego będę cierpiał jakieś konsekwencje, zrobię to, ale żeby chociaż moja prawda była zawsze moją prawdą. Ale ja nie pytałem się o twoją prawdę, tylko w jaki sposób to pomaga Elce według ciebie, skoro byłeś tak przejęty, że Elkę, że Elkę dotykali na policji, to cię tak strasznie zmroziło, że policjantka Elkę przeszukiwała, bo tylko ty masz prawo do jej pizdy, czyli zależy ci na niej i na jej dobrostanie. Zamknij się. Więc w jaki sposób twoje działania teraz pomagają Elce? O to mi chodzi. W jaki sposób twoje działanie teraz, to co teraz robisz, pomaga Elce i co zrobiłeś, żeby pomóc Elce w tej sytuacji? Nie wiem, spodziewam się policji, a będę jechał z nimi jak nożem po maśle. Okej, co to ma do pomocy Elce? Jak? Nie wiem, bo nie rozumiem tak naprawdę tego pytania. Twoje działania, żeby pomóc Elce? Słuchaj, o co mnie poprosi Ela, to ja jej w tym momencie poproszę. Pomogę, przepraszam. Ale co zrobiłeś, żeby pomóc Elce i jak twoje działania mają teraz pomóc Elce, bo to, co robisz teraz, jest kontrproduktywne, wręcz przeszkadzasz. No, zupełnie odwrotnie, tak zgadzam się z tym, że tak to wygląda. Więc po chuchu siedzisz. Nie, ja muszę teraz się wyżalić. Przyznałeś się, że to, co teraz robisz, jest kontrproduktywne, że to przeszkadza, tak? Więc po chuj tu siedzisz, skoro ci na niej zależy. Ale jestem w zgodzie ze swoim sumieniem, kurwa, chociażby. No nie jesteś, bo ci zależy na Elce, jak powiedziałeś. Chcesz jej dobrobytu. No to ale powiedziałeś, że chcesz, no kurwa, mówiłeś, że masz sen, no. To jest tak. Więc... Nie jesteś w zgodzie ze swoim sumieniem, więc po co tu jesteś? Pamiętam te czasy, kiedy ona zaczęła się kontaktować z psychotropem i się właśnie w tym momencie już nie zgadzałem na samym początku, obserwując właśnie, co on tam pisze. To było kiedyś, ale teraz mówimy o sytuacji najnowszej, kiedy Elka miała sytuację z policją, z Marysią się różne rzeczy działy też. Dziecko najbardziej na tym cierpi, mocno przeżywa, bo taka niepewność jest okej. Okay. I ty mówisz, że ci zależy na tej sytuacji, chcesz pomóc, a co robisz? Powiedziałeś sam, że to jest kontrproduktywne, ale jesteś w zgodzie ze swoim sumieniem, ale ci bardzo zależy na Elce, więc... Dobra, wpuszczam kolejną osobę. Marek się teraz może odpowiedzieć, dzięki za pytania. Nie wiem, być może się powstrzymam od dalszych wypowiedzi. Okej, okay. Jak nie chcesz czegoś komentować, to nie musisz. Dobra, wpuszczamy tutaj, jeszcze dwie osoby zostały. Proszę tutaj o konkretne, szybkie pytania. Dało mi to do pomyślenia, ten 5%, co tam ty miałeś tam, nie wiem, dobra. Halo, słucham. Dawaj. Szybkie pytanie do Marka, czy gdybyś był Marysią, właśnie już w takiej sytuacji po odebraniu jej od Elki i obejrzałbyś cały jej stream, tuż po tym, jak została wypuszczona z aresztu? Jestem w trakcie, oglądam. Nie zachowała się Ela właściwie na tym live'ie w piątek, który tam pokazała.
Jemy, to ile ona błędów tam popełniła? Próbowała zmanipulować widownię chociażby, że... Dobra, ale odpowiedz na pytanie. Jakbyś był na miejscu Marysi i... Nie jest powiedziane, że Marysia nie oglądała, bo nie wiemy, czy ma dostęp do telefonu, czy nie ma. Jakbyś był teraz na miejscu Marysi i obejrzał jej piątkowy live, to jakbyś się poczuł? Dobra, to teraz ci powiem. Marysia ma wielokrotnie do czynienia z takimi piątkowymi live'ami, w których Ela mówi. Ale takie teraz rzeczy. Została zabrana, rozumiesz? Jakby to jest pierwsza sytuacja, kiedy ona jest w izbie dziecka i oczekiwałaby od matki. Ale nie jest odnośnie tego live'a, który prowadziła. No to mówimy o piątkowym live'ie. Jesteś Marysią. Zabierają cię do izby. I twoja mama robi w piątek takiego live'a, jak zrobiła w piątek właśnie. Dobra, teraz rozumiem, w końcu załapałem. No to jakbyś się czuł na miejscu Marysi. No to jest taki policzek twarz trochę. To jest takie właśnie, no, bardzo złe zachowanie ze strony Eli. Tak, ale... Jeśli ktoś jej powie, co Ela reprezentowała sobie w piątkowym live'ie, no to ona się poczuje troszkę gorzej niż powinna. Mam nadzieję, że w to nie uwierzy, co ludzie jej powiedzą. Ale to właśnie chodzi o to, że tu ludzie nic nie muszą jej mówić, bo Elka sama dostarczyła materiału. No, siebie, ale do Marysi nie dotrą takie informacje. Dobra, wpuszczam osobę. XD, możesz mówić. Hej, ja mam takie pytanie. Dlaczego zwyzywałeś Elę za to, że musiała się rozebrać do rewizji osobistej? Jest uwłaczające, kurwa. Ale daj dokończyć pytanie, Mark. Jakby nie krytykujesz działania policji, tylko krytykujesz ją i sugerujesz, że to jakby jej odbiera... Bo ona dopuściła. Właśnie, ona do tego dopuściła, żeby tak zostać potraktowaną... Stworzyła takie możliwości dla policji, w końcu się wjebali do jej chaty, ale mogła otworzyć balkon i spierdolić od tyłu i zostawić mieszkanie bez nadzoru. Niech sobie policja szuka. Dobra, dzięki za pytanie. Kurde, ja pociągnę ten temat chwilę, bo właśnie tu jest, czekaj, bo ty powiedziałeś, że Elka dopuściła do tego. Jakby ona nie miała wyboru, jakby ona musiała się rozebrać. Miała możliwość nie rozmawiania z tobą. Miała możliwość nie rozmawiania z tobą, to by się nic takiego nie stało. Ale to tak samo miała możliwość nie rozmawiania z tobą, miała możliwość nie gadania takich głupot, miała możliwość nie upijania się. Posłuchaj, psychoto, ja nie prowokowałem ludzi, żeby teraz natychmiastowo dzwonili na policję, że ona się zachowuje jako histeryczka i że stwarza zagrożenie sama dla siebie i dla jej córki. Ja wielokrotnie byłem świadkiem takich rozmów i czasem coś tam opublikowałem na swoim streamie, żeby ludzie mieli okazję posłuchać tego, jak ona do mnie mówi. I wtedy nikt nie zareagował jakoś. Dopiero ty musiałeś tak przetłumaczyć ludziom lub sam nawet sam zareagowałeś i zadzwoniłeś. Nie wiem, czy tak zrobiłeś. Nie, ja nie dzwoniłem, bo ja ten nie zgłaszam, jestem zjebany. Ja nigdy nie zgłosiłem żadnej sytuacji, ale mówiłem, żeby to zgłaszać, bo powiedziałem, już nie będę mi się powtarzać. Dla mnie ta sytuacja z tym telefonem do mnie była popierdolona, nie na miejscu. Wpuszczam kolejną osobę do Marka. Bo Ela taka jest, jaka jest. Tylko żeście zrobili trochę za dużo. Pytanie. Dobra, to ja mam pytanie. Dlaczego Marek sobie rości w ogóle prawa do Elki, czy do spotykania się tym bardziej z Marysią? Bo jakie prawo wyboru, skoro Marek nie ma do Maryści żadnych praw, jest dla niej obcym człowiekiem, tym bardziej dla Eli. Także dlaczego rościsz sobie takie prawa, skoro sam się tego prawa pozbawiłeś? I czemu mówisz o wydawaniu kasy na Maryśkę, jakby to była jakaś inwestycja? Bo to brzmi jak grooming w czystej postaci. Dobra, to teraz... Dzięki za pytanie. Nie wiem, czy szeroko kątnie się wypowiem na te twoje zapytania, ale poświęcając swoją uwagę i pieniądze właśnie jej córce, zżyłem się z jej rodziną, chociażby na tej podstawie. Czuję się odpowiedzialny za to wszystko, co się stało. Teraz jest, mi się wydaje, że bardziej się zbliżam do Eli niż oddalam. I że jeśli ktokolwiek miał chciał zobaczyć odwrotny skutek, no to jest chyba w błędzie.
Teraz ja będę musiał walczyć o Marysię, tak jak o swoją własną córkę, kurwa, tak naprawdę sobie... Dobra, być może nie będę musiał, ale sobie tak mówię teraz, tak naprawdę wmawiam. Jest okropna sytuacja, dobra. Niestety teraz tylko i wyłącznie rozmawiamy o mnie i o sytuacji z Elą, nie? Szkoda, że nie ma tutaj teraz jakiegoś innego chwali pięte Janisa czy Maciusia, no, żeby odciągnąć jeszcze, trochę. Jeszcze będą. Ja tylko tutaj dopowiem to, co koleżanka chyba miała na myśli. Wydaje mi się, że nie powinieneś mówić, że tyle pieniędzy wydałeś na... Nie chodzi o pieniądze, nie, ale o te nasze wszystkie... No... Przeżycie właśnie, razem chodzimy sobie za rączkę i co teraz? I teraz to zostało mi odebrane? Czy ja się czułem wtedy źle? Nie czułem się źle, nawet mi to pasowało. Lubię być ten, kurwa, no dobra, poważany. Wpuszczamy następne osoby, czekaj. No wpuść. Dobra, to będą trzy ostatnie osoby. Kolejna, której nie znam. Ja też. Możesz mówić. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Proszę pani. Przepraszam, że jakby się wpierdalam tutaj. Jestem jakby w uniwersum L jestem już od dłuższego czasu. Zanim jeszcze Marek się pojawił, tak naprawdę, to już tam byłam. I już wtedy widziałam, że coś jest no, nie do końca tak jakby z Elą. I ja do ciebie mam, Marku, pytanie. Słuchaj, jak ty się, chłopie, czujesz z tym, że ona na tobie tak naprawdę się wybiła i to, że jej uniwersum stało się jeszcze bardziej rozpoznawalne niż było do tej pory w jakichś małych kręgach? I chcę wiedzieć, jak ty się z tym po prostu czujesz, nie czujesz się jakby wykorzystany? Tak, cały czas pamiętam to właśnie to i ludzie też mi to mówili i sam też to zrozumiałem, że to na mojej osobie ona potrafiła jakiś wyskok zrobić z tego właśnie. Lepiej się reklamować, właśnie poczuć się docenioną, bo przecież mam chłopaka, który ją w końcu kocha i może się pochwalić nim w internecie, na wszystko zezwala i tak dalej, nie? A nikt nie był taki właśnie odważny i skory do tego, żeby potwierdzać jej słowa. Tak. Dobra, właśnie chodzi o to, że jakby od początku widziałam, że Ela nie jest do końca akceptowana w swoim jakby społeczeństwie. No i znalazła sobie kręgach. W końcu kogoś, kto ją kurwa lubił. No i właśnie chodzi o to i nie wiem, czy widzisz, ale ona to dosyć bardzo mocno zepsuła. Z tym, że nie dość, że tutaj stała się taka nie inna sytuacja, okropnie współczuję Marysi, bo... No ja też właśnie. No okropnie współczuję i po prostu znalazła sobie kogoś, kogo lubi tam. Nie wiem, czy ma fanów, tak na dobrą sprawę, nie mam pojęcia, bo jakby no nie jestem po żadnej stronie barykady, jeżeli mam być szczera, po prostu zawsze jestem takim cichym obserwatorem. I wydaje mi się po prostu, że ona w tym momencie to wszystko po prostu zepsuła i jak dla mnie to jest coś, co nie powinno być no do końca, znaczy to, że ona to zepsuła, nie powinno być do końca podważalne. Bo ego sobie podbiła właśnie. Ja tylko donata przeczytam, bo chyba ta policjantka, która dokonała powiedzmy tej rewizji. Nie możesz wierzyć. No ja przeczytam, co napisała po prostu. Przeczytaj. Bo to do ciebie. Marku, czytaj. Ela wcale mi się nie podobała. Podczas rewizji śmierdziało jej z pizdy. Musiałam moczyć rękę w domestosie. I to chyba jakiś hejter, co? Nie, nawet nie brałbym pod uwagę. No i dobra, po prostu, ja jeszcze tutaj dokończę swoją wypowiedź, że po prostu Ela po prostu jakby od początku mówi, że każdy, kto jest, zwraca uwagę, jest hejterem i ona jest hejtowana za poglądy polityczne. Ale za przeproszeniem, kogo obchodzi i jakie ona ma poglądy? Robi krzywdę swojemu dziecku i nie tylko swojemu dziecku, ale tobie też zrobiła krzywdę. Ja tobie okropnie współczuję. Dobra, ale miałem chociażby swoje fajne epizody w swoim życiu, no to... Ale czy fajne epizody w życiu muszą się wiązać z taką toksyną, Marek? No słuchaj, nie jesteś głupi. Ja wejdę w słowo, bo tutaj ja to powiem pierwszy, zanim ludzie cię zaatakują. Nie wiem, czy słyszałaś głosówki, gdzie Marek mówił wprost, że
od początku jego intencje wobec Eli były nieczyste, że chciał się wypromować w internecie, bo nie miał znajomych, że od początku chciał ją wykorzystać tylko dla własnych celów i że robił wiele rzeczy, które krzywdziły ją tylko po to, żeby ludzie o nim mówili, więc jakby twoje współczucie, jakby ja teraz nie atakuję Marka, chodzi mi o to, że twoje współczucie wobec Marka może być po prostu lekko nie na miejscu, bo obie te osoby miały złe intencje, znaczy złe. Ela może nie miała złych intencji co do Marka, bo to jest osoba mocno zaburzona i po prostu, nie wiem, jakąś obsesji dostała, ale Marek, ty sam mówiłeś, i to nawet do mnie, na moim podium mówiłeś, że od początku chciałeś Elę wykorzystać dla własnych celów i dla rozpoznawalności. I teraz się nie wyprzesz tego, bo to jest nagrane na YouTubie. Nie, to jest prawda, ja się z tym zgadzam, ale że to później to tak zmieniło się do takiego punktu, że w końcu teraz o siebie dbaliśmy no, ale... Marek, po prostu byłeś w rodzinie i ci to pasowało, tak? Nie byłeś sam. Tylko tak, ale później się starałem uwolnić od tego w jakikolwiek sposób. Tylko słuchaj, zwróć uwagę na to, tutaj stanę nieco po stronie Eli. Ela jest samotną matką. Jestem też osobą zaburzoną i nie gra się na uczuciach takiej osoby. No to ja nie wiem, do którego wieku ja miałbym teraz cierpieć to, że będę się spotykał co jakiś czas z Elą. Do 40 ale lat? Ale to nie musiałeś tego robić, wiesz. No, ja rozumiem, że tutaj, wiesz, tutaj Ela ci się spodobała. Nie wiem, no tutaj są sprzeczności, tak? Tutaj z jednej strony mówisz do Eli, że ona ci się podoba, a tutaj psychotrop z drugiej strony mówi, że były głosówki na ten temat, że no... chciałeś ją właśnie wykorzystać. Ja tak, tutaj muszę uciąć, poczekaj Marku, bo mamy inne telefony. Bo chodzi o początki, czuję... kurwa. Poczekaj, Marek, poczekaj, dobra, poczekaj, Marek. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki, bo ja się czuję jak Stanowski w Hate Parku, kurwa. Puszczam kolejne osoby, dzięki za pytania. Dzięki. Po prostu, bo to było mówione już dużo razy, więc po prostu nie będziemy też, Marek, ty się będziesz piąty raz tłumaczył z tego samego. Wpuszczam kolejną osobę. Osiema. Marek, sam stwierdziłeś, że czujesz się odpowiedzialny za zaistniałą sytuację, prawda? Tak, i ludzie mi też to mówią. Wmawiają wręcz nawet. Lubicie bycie największym, kurwa, ścierwem w tym jebanym uniwersum. Dlaczego jestem największym ścierwem? Dlatego, że potrzebowała było od pierdolonego roku. Ona nigdy normalna nie była, odkąd ty się chuju zjawiłeś. No to Elka... Nie, ona się poczuła zaszczycona, że w końcu ktoś ją rucha, ktoś ją, kurwa, teraz się z nią kontaktuje fizycznie. Nie, przejebałeś, kurwa, teraz. Nie ma żadnej nara. Dokończę jeszcze dalej, może. Ja już powiedziałem twoim. Ela nie uważa... Ona nie uważa, Ela nie uważa nigdy w ten sposób, że moja znajomość z nią była niszcząca dla jej własnej... Okej, okay, może tak nie uważać, ale Ela nie postrzega rzeczywistości taka, jaką ona jest. Ela postrzega rzeczywistość aktualnie, powiedzmy sobie to wprost, ma, to nie jest miłość, ma obsesję na twoim punkcie. Każde twoje złe zachowanie, złe słowo, zły postępek, ona każdy twój zły uczynek usprawiedliwi sobie w swojej głowie, będzie usprawiedliwiać ciebie przed ludźmi. To już nie jest miłość, to jest obsesja. Ucinam to tutaj, wpuszczam kolejną osobę. Zgadzam się, ale z tobą. No i co masz teraz nam do powiedzenia? Powiedz, kurwa, jestem z tego naprawdę skurwiony już. Zaraz, ja mam tylko takie jedno pytanie. Czy Ela wiedziała o tym, że masz ciągoty do mefedronu i czy świadomie dopuszczała ciebie do swojego dziecka? Ja mam ciągoty, jeśli mam takie możliwości, aby nie zapłacić, a otrzymać coś. A lata temu, co ja tam prowadziłem za biznes i jak się stoczyłem, to były lata temu, nie, że przez 5 lat używałem pewnych środków psychotropowych. Nie, to trwało tylko półtora miesiąca. Półtora roku, przepraszam. Półtora roku się bawiłem w to gówno. I no mówisz, że teraz nawet w tym tygodniu brałeś. No bo nie unikniesz tego, jeśli masz takich kolegów. A koledzy, no nie, powiem ci, że
Kurwa, wszyscy, prawie no, wszyscy. Prawie wszyscy koledzy to albo ci bystrzejsi to biorą mefedron, albo ci mniej bystrzejsi to chleją piwo cały dzień po pracy. I no, jaki masz wybór? Wpuścisz kogoś sobie, kogo sobie wpuścisz do domu w tym momencie? Dobra, już nie będę no, mówię, źle mówił na swoją rodzinę. O Marysie, no. To więc no. Wtedy musiałbyś zmienić kolegów. No, ale też nie chcę być obiektem, żeby naśladować moje zachowania, tak? No, wiem, że przeszłość była chujowa. A dlaczego tak postępowałem? Bo nie radziłem sobie z myślami. Dzisiaj też sobie nie radzę z myślami i myślę, że wrócę do pewnych nałogów, żeby tylko jak najmocniej się otępić i ze śliną kapiącą mi z gęby oglądać jakieś seriale lub YouTube'a. Dzięki za pytanie. Okej, dzięki. No. Muszę tutaj trochę szybciej to moderować. Tychotop jest naprawdę bardzo chujowo ze mną i ja nie wiem, co teraz mam robić. Kurwa. To dobra, ostatnie dwie osoby wchodzą i później wracamy do naszej rozmowy i pogadamy o tym. Server booster, tak jak Marek. Jakiś będzie. Możesz mówić. Siemaneczko, witam serdecznie w mojej kuchni, Curi z tej strony. Marek. Od brata z kąta. Potem do Marka. Nie działa w ogóle dźwięk pierdolony. No ale tak, Maras, wyjaśnij mi. Dlaczego bierzesz od kolegów tynk zmieszany z domestosem sprzed roku? To gówno warte to jest to, co oni tu przynoszą mi do domu. No to nie akurat wiem. Do ciebie pasuje, jeżeli jest gówno warte. No to akurat tutaj się wszystko zgadza. Ja za to płacić nie będę, jak mi tam przyniosą, to jeszcze odbiorę z ich rąk coś, czym będą się ci ludzie krzywdzić, właśnie niszczyć. Kolejna sprawa, ale to znaczy do Marka już koniec, ale psychotrop, błagam cię, jak Maciek albo jak katechetka podniesie rękę, to ich kurwa nie bierz, bo my tego nie wytrzymamy na tym ogólnym. Nie, bo słowotok Maciusia to oczywiście rozumiem, jak on poprowadzi to, nie? No, ale ja tak naprawdę to ja nie jestem żadnym ćpunem, kurwa. Te swoje czasy to kurwa, już dawno zakopałem i pogrzebałem. No ale jeśli się dobra, zdarza taka sytuacja... Mamy jedną osobę. No, dobra. Ja tylko chcę powiedzieć dla wszystkich tych, którzy testują nowe progi donate'owe, że w donate'cie za 100 zł jest specjalna piosenka z udziałem Eli i Marka. Także polecam sprawdzić. O, poczekajcie. Mamy gościa. Halo, Metku. Poczekaj. Jest donate do Marka. Przeczytam ci. Mareczku, bardzo cię szanuję. Nie przejmuj się hejterami. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie na ciebie gadał. Rób swoje. Wspieram i popieram. Tego bym się nie spodziewał, żeby jakieś słowa wsparcia otrzymać. Teraz Trevor, pytanie. Siemanko, no to Marku, takie pytanie do ciebie, bo z tego co słyszę, to traktujesz Elę bardzo przedmiotowo, rościsz sobie prawa do jej ciała, masz do niej pretensje za to, że wykonywała czynności, które musiała zrobić, bo kazał jej funkcjonariusz. I teraz moje pytanie, czy ty po prostu uważasz się za takiego uber mężczyznę i każdą kobietę traktujesz w ten sposób i każda kobieta, która z nie wiadomo jakiej przyczyny poszłaby z tobą do łóżka, nagle z automatu staje się twoją własnością i masz po prostu taką mentalność, że kobieta, która już raz była twoja, już zawsze będzie twoja i nie ma prawa robić tego, co chce po zerwaniu? Czy po prostu traktujesz tak tylko i wyłącznie Elę? Jeśli ta druga opcja, to dlaczego? No bo Elka jaka jest, to chyba wszyscy wiemy, ma wiele za uszami, natomiast no traktowanie jej jako twojej mobilnej cipki, no to chyba jednak kurwa trochę przesada, Mareczku, mój drogi. Właśnie, że ta druga opcja, nie? Że ta Ela już będzie do końca życia moją właśnie tą osobą. Dzięki. No, a dobra. Ale jak do końca życia, skoro gadasz, że chcesz się odciąć od niej i tak dalej, no. Tak, ale jeśli ktoś naruszy jakieś warunki, kurwa, mojego rozstania z Elą, kurwa... Dobra, a jakie są, to czekaj, to ustalmy, żeby może każdy wiedział, bo słucha nas po prostu. Jakie są twoje warunki rozstania z Elą? Można się domyśleć, mi się wydaje, że większość osób to trochę już teraz tam się sama domyśla. Jakie warunki, dobra. Jeśli będzie dobra, wszystko... Poczekaj, masz donate'a? Dobra, proszę, poczekam. Nie, chciałem zrobić lokowanie produktu. Ej, naprawdę, jesteśmy kurwa jak kanał sportowy i Hate Park. Na kanał Pijalni wleciał film, który podsumowuje szczegółowo wydarzenia chyba z ostatniego tygodnia. Jakby no te wszystkie najważniejsze wydarzenia.
Więc wklejam wam teraz na czacie na YouTubie link do tego filmu. Możecie sobie później to obejrzeć. Jest to na YouTubie, tak? No dobra, to może mi się samo to wyświetli, obejrzę jutro albo przesłucham tak, w pracy. I wklejam też go na czat główny na Discordzie. Oby mi to nie ominęło. Modlę się. Nie, obejrzymy sobie po live pewnie. No dobra, teraz nawiązać do tego. Ja chcę, żeby Ela sobie teraz żyła właśnie. Swoje. No właśnie żyła w zgodzie i w porządku z prawem, tak? Patrzyła na kwiatki, podlewała je. Nie dosięgało ją ten żaden zły uczynek ze strony innych ludzi. I tak ja, jeśli będę ją obserwował w przyszłości, jeśli tam u niej jest naprawdę bardzo dobrze, to nie będę się przejmował. Bo wiem, że nie, ja traktuję Elę jako osobę trochę tam mniejszą na umyśle, która nie potrafi sama podejmować jakichś tam decyzji, dbać o siebie, opłacać rachunków. No to odczuwam taką potrzebę, żeby się w dalszym ciągu tam tak zajmować nią, obserwować ją. Bo to jeśli ja zauważę, że ona sobie w czymś nie radzi, to teraz odczuwam taką potrzebę, że muszę się nią zajmować. Przecież spędziłem z nią tyle czasu, zaobserwowałem wiele jej nieprawidłowości. Ale poczekaj, a ile nieprawidłowości zaobserwowałeś u siebie? Bo wydaje mi się po tej wypowiedzi, że ty stawiasz siebie dużo wyżej niż Ele. Ty mów, ja idę siku, ale ja mam słuchawki bezprzewodowe, to będę słyszał, co mówisz. Nie wiem, czy będę chciał mówić. Ja mam naprawdę też bardzo wiele nieprawidłowości i ubytków na zdrowiu. Ja jestem ogólnie niemową, jeśli chodzi o spotkania w cztery oczy. W pracy też jestem niemową. Kurwa, no nie wiem, co by tam jeszcze powiedzieć. Jestem dusi groszem, nie marnuję pieniędzy na byle gówno. Na żadne te używki. Nie, ja jestem główną skarbnicą mojego domu. Ja potrafiłbym nie jeść przez kilka dni, ale chociażby, żeby tylko zaspokoić swój nauk, nie? Żeby były papierosy, trochę piwa i kanapkę sobie zjem teraz po pracy. Dobra, jakie są jeszcze moje najgorsze cechy? Nie ma takich. Bo ja przekopuję ogródki, sadzę, warzywa, podlewam po pracy. Rąbię drewno, kurwa, tam tnę drewno na krajcy. Wbrew temu, co inni ludzie powinni się poczuwać do takich właśnie czynności. Żeby sami oni to zauważyli. Przecież oni tutaj mieszkają. Czemu nie w niczym mi nie pomagają? Tylko to jest moja dobra wola, że ja coś tam robię, kurwa, na tym podwórku. To jest katastrofa. Katastrofa. Ja mam się wszystkim zajmować. Kurwa. To jest okropne. No i dlatego chciałbym chociażby jeden rok spędzić w czymś innym domu, żeby zobaczyli, że Marka nie ma, to teraz będzie spierdolone życie, tak na dobrą sprawę. Dobra, i tak nawiasem mówiąc... Trochę się przedłużyło, sorry, jednak była dwuja robiona. Nie, no żartuję. Oj, dobra. No fajnie, że jesteś, bo chciałem za dużo mówić i ktoś by się mógł wkurwić czasami jeszcze na moje słowa. Czekaj, ja słyszałem to wszystko, co mówisz, bo ja mam te słuchawki bezprzewodowe. No, tak, dobra. Czyli dalej. Z jednej strony jesteś taki, mówisz, że gospodarczy, że nie przepierdalasz pieniędzy na byle co, a z drugiej strony mówisz, że musisz je wydać na swój nauk. To mi się trochę gryzie, nie? No, ja nie mogę, nie muszę jeść, bo nie chudnę. Znaczy, no bo jak nie jesz, to... Sobie zrobię twarożek ze śmietaną 18% na talerzyku, tam sobie z chlebem zjem i tam cebuli dodam. I dobra, to może być bo mówiłeś to o swoim... Bo ty mieszkasz teraz w tym domu, tutaj nie będę podawał adresu. Mieszkasz no pewnie, że nie podawaj nigdy. Tak, mieszkasz w tym domu i z kim konkretnie ty teraz mieszkasz? Czy to są lokatorzy, czy to jest mama, tata, brat, siostra, wujek, babcia, z kim? A chciałbyś to wiedzieć. A dlaczego miałbym to ludziom podawać? Dobra, rodzice. To i tak nie zdradzi. Daj mi dojść do swoje słowa, bo to jest trochę obciążające teraz na mój temat, nie? Rodzice plus brat. Tyle ci mogę powiedzieć. To
jak dla mnie, to nie ma nic obciążającego, bo... No, wykorzystacie to, że nie ma tutaj więcej tych pałkarzy, zbirów w moim miejscu zamieszkania, którzy pomogą mi się bronić, jak ktoś mnie napadnie. Dobra, bo ja teraz tak, dlaczego o to pytam? Bo na poprzednim podium mówiłeś mi, że byłeś wkurwiony, bo cały czas coś przerywał ci, wchodził do pokoju, chciał pieniądze, chlali, jakaś libacja była, dlatego no tak się jest, zastanawiam. Zawsze. No to, ale to tą libację robią rodzice z bratem, czy brat kogoś zaprasza? Nie. Rodzice to w ogóle nie robią i unikają takiego typu sytuacji. Nawet woleliby, żeby nie wpuszczać tego typu osób, że co chwilę chodzą szczać do łazienki, zajmując w międzyczasie właśnie możliwość wyjścia mojej mamy nie do łazienki, bo jest chora w tym momencie. No dobra, czyli też wspominałeś, ty u was w domu, powiedzmy, że jesteś taką głową rodziny, no najbardziej pewnie. Majętną. Najbardziej poczytalnym jestem, być może, nawet sobie tak wyobrażam. Ty jesteś najbardziej poczytalny w całym domu, tak? Ogarniętym w sytuacji wokół siebie. No, mózgiem operacji. Tak, zgadza się. Zgadza się. Dobra. I czasami jak ja przychodzę do domu i ja widzę, co tutaj się dzieje, kurwa. Ale co, to twój brat imprezuje? No tak, bo on nie lubi pamiętać. Że przynosi do domu ludzi, którzy nie pamiętają, że mają mi pieniądze oddawać. I to jest najbardziej nienawistne doświadczenie z mojej strony, jak ja tam przychodzę do pracy, z pracy do domu. A czemu oni mają ci pieniądze oddawać? A ogólnie to się nie poczuwają z tego powodu, żeby tak postąpić. Czekaj, Marku, powiem tak, bo ty jutro idziesz do pracy, nie? No. Tak, nie wiem, z godziny jeszcze posiedzimy do 23? Nie wiem. Nie, no, bo też chcę powiedzieć widzom mniej więcej, żeby się przygotowali. No myślę, że tak maksymalnie 23, bo też ludzie do pracy właśnie będą szli i tak dalej. Więc zrobimy tak, że... Mniej podium... jak 23. Dobra, ale mniej, bo ja się kurwa nie... Nie dam rady. Zadawaj trafne pytania, to będę ci trafnie odpowiadał. Nie wiem, dobra, nie wiem. No to się umawiamy, no tam godzina została do 23, to tą godzinę, ty też nie jesteś kurwa 12-latek, żebyś z kurami chodził spać, bez przesady. Jak się o 23 położysz, to się wyśpisz jeszcze. Ale nie otrzymuję nagrody właśnie w postaci, że będę sobie piwo popijał, kurwa, nie otrzymuję nagrody, że będę się senny robił. Słuchaj, otrzymujesz nagrodę, że słucha nas prawie 700 osób. I o dziwo, sam się zdziwiłeś, że nawet wysyłają donaty popierające ciebie, więc nie, uważam, uważam, dobra, że... Dobra, skoro ty tak mówisz, bo nigdy bym pod swoim adresem nie uwierzył komukolwiek, że powie dobre słowo na mój temat. Jestem aż tak bardzo... Czytałem ci donaty, no. No bardzo, dobra, ale nie wiem, jak mam o tym myśleć, bo mi się teraz robi tak naprawdę trochę smutno, nie? Że ktoś w końcu we mnie wierzy. Bo przecież cały świat we mnie nie wierzy. Jestem najgorszym chujem, jaki świat widział. Wszyscy tak mówią, kurwa. No. To mi się wydaje, że ty jesteś taki trochę święty Mikołaj. Dla rozrywki, ale nikt w ciebie nie wierzy. No to okej. Widzowie, umawiamy się. Umawiamy się. Z racji tego, że Marek jutro idzie do pracy, bo pracuje jak normalny człowiek i wy też pewnie. No ja akurat nie, ja nie pracuję. Z Markiem gadamy do 23. O 22:30-40 na sam koniec wpuszczę na 10 minut parę osób, więc przygotujcie sobie na koniec trafne pytania do Marka, ale takie normalne trafne pytania, nie jakieś tam kurwa bzdury. Po prostu na koniec podium wpuszczę parę osób i na sam koniec podsumuję z Markiem to podium i się po prostu rozejdziemy. Więc widzowie, przygotujcie sobie jakieś pytania. Podnieście rękę później, czy tam napiszcie i zobaczymy. No, a powiedz mi, Marku, teraz tak. Czy ty na przykład jesteś dla swojego młodszego, bo masz młodszego brata, mówiłeś młodszego, jesteś tak dla niego na przykład wzorem? Wzorem takim, zapatrzony jest w ciebie? No taki, wiesz, tak jak młodszy brat starszego, że o, Marek, ty jesteś kozak, Marek, super, coś tam.
No czy właśnie, raczej, bo czy, ja... czy raczej macie złe relacje? Raczej, że jestem wzorem, bo ja mu mówię, żeby kurwa nie on nie reagował, jak się nachleje, żeby nie pokazywał swoim charakterem, że coś się z nim dzieje, żeby nikt tego nie zauważył. Można się nachlać, jak ja. Ja już mam chyba teraz dzisiejszego wieczoru 10 piw wychlane, a jutro do pracy idę, nie? I czy po mnie jest widać? Nie. Ja jestem naprawdę bardzo spokojnym człowiekiem, nie reaguję. I tak staram się nauczyć go. Druga sprawa, żeby on w żadne hazardy nie grał na telefonie, bo ciągle potrzebuje ode mnie blik, 25 zł daj, no i kurwa mnie to. Ale to wiesz, no powiem tak, no tak, taka rola starszego brata, nie? Że zawsze tam kurwa daj 5 dych, daj 2 dychy, tak już jest. A może ci później on na zasiłek przyjdzie. A no, bo on jest na zasiłku, tak? Ja na zasiłku pewnie, co ja. Ale to jest jakiś zasiłek po prostu, bo jest bezrobotny, czy jest chory, czy nie może pracować, czy o co chodzi? Nie wiem, chyba zdrowotny może to być, bo on jest połamany, ale to chodzić może. Czekaj, masz donata? No, masz donata. Mareczku, cholernie cię szanuję. Ty to jesteś gościu fajny, nie taki jak Tiger Bonzo. Jesteś przystojny, wysoki, a nie tak jak ten kurdupel. Idziesz do przodu, a nie do tyłu. Zakładaj kanał na YouTube, ustaw OBS i fame będzie dobitny. Ja mogę włączyć OBS-a. Dobra. Ale nie wydaje mi się... Możemy na następnym podium, możesz po prostu włączyć kamerkę, tak jak ja mam cały czas, mam, wiesz, kamerkę i po prostu następne podium możemy sobie zrobić, że będziemy widzieć się nawzajem po prostu, no. Też myślę, że dla widza to też będzie taki... urozmaicenie, że nie tylko głos słyszy, ale też widzi obraz, nie? Mam pytanie teraz od widza. Zapytaj go, czemu tak się boję... Nie, jeszcze raz. Bo ja już też trochę wypiłem, fanowie, widzowie. Widzowie, trochę też ten. Zapytaj... przeczytam ci, Marek, pytanie takim głosem lektorskim, dobra? Mów. Tak, właśnie. Zgadzam się. Zapytaj go, czemu tak się boję Wenmerki? Dlaczego wrzucają go z serwerów, na których ma admina? I czy faktycznie prosi o nudle za admina? Oj, naruszyliście właśnie tą granicę, którą nie powinno się poruszać. Oj, nie. Opowiedz, Marku, co to za granica? Ja uważam, że w internecie nie ma granic i możemy mówić o czym chcemy. Dobra. Oczywiście przypominam, Marku, że jeżeli nie chcesz o czymś mówić, to nikt cię nie będzie zmuszał, ale uważam, że powinieneś odpowiadać na pytania fanów. Daj mi coś powiedzieć. Oddaję ci głos. No dobra, bo nie wiem, chyba to był piątek wieczorem, live Eli. Skonfrontowałem się z dwójką przyjaciół Wenmerki i oni mi powiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca, jak mi ta kobieta przedstawiła, że tylko mnie nabierali, kurwa robili. No i jednocześnie zjebałem jej znajomych i jednocześnie Wenmerkę, że ona to jest, robi ze mnie Janysa wersja druga. Osobę, z którą można... Kurwa, przepraszam, aż mi się cofnęło. Tak, Janis... dalej. Jestem Janisem wersja druga. Tak, osobę, którą należy teraz obśmiewać, poniżać. I że to, co... Janisa należy obśmiewać i poniżać, tu się zgodzę. Ale nie myślałem, że w jej oczach będę taką osobą. Kurwa, to zabolało trochę, jeśli to... Wszystko sobie przemyślałem. Ale po kolei, bo w twojej fani piszą, że nie po kolei. O co chodzi z tą Wenmerką? Dlaczego masz do niej teraz jakiś żal? Już mówię. Bo jej przyjaciele i włącznie z nią myśleli, że ja jestem najebany, a gówno prawda była, bo byłem nawalony mefedronem jak po sam kurwa łeb. I ja myślałem dużo szybciej przed nimi i błyskotliwy byłem.
że jeśli chcą mnie nabierać, no to ja już nie dam nabrać. Można mnie w chuja robić, ale do pewnego czasu. Ja dzięki pewnym środkom jestem dużo lepiej myślę sobie choć o pewnych sprawach. Tak, bo no po mefedronie po prostu uwalniasz taki dodatkowy zasób mózgu, no. Tak, i teraz nie można mówić o mnie, że pijany byłem, się zdenerwowałem z byle jakiego powodu. A ja we mnie powiedziałem, żeście z samego początku ze mnie jaja robili, bo wy macie taki właśnie taką ogólną, właśnie w swojej własnej społeczności taki fetysz, no, że teraz będziemy się nabijać z kolejnej osoby z internetu. Dobra, Wenmerka, wiesz z kogo lubi się nabijać i robić ten fałszywą przyjaciółkę? Powiedz nam, bo ja nie znam. Z tajemniczej Moniki robią właśnie fałszywą przyjaciółkę, żeby się tak trochę poznęcać z nią. Cześć, tutaj Monia. Ja chciałem powiedzieć tylko, że Marek ma rację. Wenelka po prostu jest fałszywa bardzo i to nie jest moja koleżanka. Ja więcej po prostu tą kobietą nie chcę mieć nic wspólnego. Dobra, później się w tym pobawić, ale ty teraz tak nie mów, bo specjalnie do takiej sytuacji, jeśli będę rozmawiał z tajemniczą Moniką, to się z tobą skontaktuję. Dobra, później. Może później. Dobra. Nie wiem, czy będę w stanie wybaczyć jeszcze w dalszym ciągu. Mieliśmy plany jakieś na przyszłość, że będziemy się jeszcze widywać. No, ale zostałem potraktowany tak czy inaczej. Nie, z tajemniczą Moniką. Z Wenmerką. I teraz nie bronię się używać jej ksytki w stosunku do tego, co mnie spotkało. Albo niech wyjaśni swoją sytuację ze swoimi starymi przyjaciółmi, bo ja jestem jej nowym przyjacielem. Byłem, mi się wydaje, że byłem. Albo wyjaśni coś takiego właśnie z nimi, albo ze mną. Bo ja nie będę w dalszym ciągu prowadził jej gierki. No dobra, czyli na ten moment jesteś obrażony na Wenmerkę i po prostu nie chcesz się z nią spotykać, tak? No bo za sobie w chuja mnie robili. To jak ja mogę kurde na to przystawać? Okej, czyli ta kobieta, o której mówiłeś, że się spotykasz, to nie jest myślałem, że jest kobieta. Myślałem, że jest konkretna, że możemy jakąś przyszłość zaprowadzić, że może się zbliżymy do siebie jeszcze jakoś bardziej. Nie. Okazało się, że po raz kolejny jestem wydumany. No i dobra, i będę szukał. No i szukam kolejnej kobiety, która mnie potraktuje w jakiś normalny sposób. No ale a która cię potraktowała w normalny sposób? Ela na przykład? Czy też nie? Mógłbym. Nie, do Eli nie jadę, ale szukam następnej. A ty po prostu chcesz sobie, na przykład teraz te kobiety, co tam z nimi się filtrujesz sobie, to ty chcesz sobie po prostu poruchać, czy szukasz czegoś na stałe, to albo chociażby spotkać się tylko dla samej satysfakcji, że się spotkałem z kimś nowym. Nie potrzebuję nic, tylko zaufania, przyjacielstwa, no, zakumplować się z kimś. Tylko to i wyłącznie mnie obchodzi. Powiedz tak, Marek, ja myślę, że w twoim przypadku to sobie znajdziesz z palcem w dupie jakąś kobietę. Znajdę sobie, ale Wenmerkę będę cisnął i teraz już nie ma w ogóle wobec niej żadnej mojej aprobaty i nie będę się na jej temat wypowiadał. Zjebała po całości. I jeszcze ratuję. Poczekaj, Marku. Powiedz mi, ale kiedy ona zjebała po całości, bo na poprzednim podium albo dwa podium wcześniej głosówkę, to bardzo jej broniłeś, że ty nie dasz na nią nic powiedzieć, że to jest kobieta dla ciebie i w ogóle, to kiedy to się wszystko wydarzyło? To się wydarzyło w piątek, mi się wydaje, podczas live'a Eli. Bo zamiast z nią rozmawiać, to spotkałem się z jej kumplami. I ci jej kumple, no... Z kolegami, tak? Wyszydzili mnie, że to, co mówiła Wenmerka, to się nie zgadza z tym, co oni wiedzą. Ale tłumaczyć mnie, że byłem wtedy pijany, to jest najgorszy błąd, bo ja czasami mogę być tak dużo do przodu i... Nie, na darmo się zdenerwowałem, powyzywałem wszystkich, uargumentowałem jednocześnie wszystko. Jeśli Wenmerka będzie chciała dalej bronić swoich kumpli, a ja miałem naprawdę te duże argumenty, żeby
No właśnie, żeby tym ludziom ona nie ufała. No to czyli ona się przyczyniła do tego, żeby mnie ze mnie robić tego pajaca. Skoro ona ma dowody w postaci, na tajnym serwerze są moje wpisy i ona sobie to wszystko mogła wyszukać, nie? W jednym momencie całą tabelkę sobie zobaczyć, co ja pisałem. I w którym momencie... Powiem teraz taki... To jest kolejne lokowanie produktu. Nie wiem, czy wiesz, Marku, ale ustawiłem nowe dźwięki w donate'ach i w donate'ie za 100 zł jesteś ty, jest Ela i jest muzyka. Tak, to jest teraz podpuszczanie dla pieniędzy. W donate'ie za 100 zł jest Marek i Ela Gawin i nie tylko, więc jak ktoś jest ciekawy, to proszę wysłać 100. A ty, Marku, powiedz mi tak, czy teraz, jeżeli... Albo inaczej, co musiałaby ta Wemerka zrobić, żebyś ty dalej chciał z nią gadać? I pytanie tutaj od widzów, czy ty w końcu z nią spałeś, czy to był tylko farmazon? Pozwoliłem sobie na bardzo wiele. Czekaj, ty odpowiadaj, a ja idę, siku, ale słyszę cię, bo mam bezpowiadowo słuchawki. Dobra, okej. Okay. No pozwoliłem sobie na bardzo wiele i do samego sedna nawet sobie pozwoliłem, ale nie chciałbym teraz ubierać w słowa, że nie. Jeszcze bardzo ją jakoś szanuję i nie chciałbym, żebyście wy wierzyli w takie coś, że ona zachowała się jak dziwka w stosunku do mnie. Nie. Nie będę dokładał żadnych słówek. Mam nadzieję, że jeszcze się wybroni z tego. Najgorzej żałuję, że kolejna osoba, której ufałem, odeszła z mojego życia. To mnie, kurwa, zabolało. Mogłem powiedzieć tej osobie wszystko, a zostałem potraktowany jak drugi Janys. Dobra, jestem. Podoba mi się nawiązanie do Janysa. To mi się podoba. Rozumiem też, że nie chcesz jakby w szczegóły się wdawać. Po prostu przyjmijmy, że Ewa zerwała twoje jabłko i jakby skosztowała twojego owocu. No bo tak się czuję. Jestem no w sensie, teraz... że no dobra, ruchaliście się, no. Nie powiem tego. Mam nadzieję, że jakoś to będzie w przyszłości naprawione w ramach mojej naiwności. No dobra, to jako tako tam będziemy sobie to dalej żyli. Dobra, mam pytanie, ale to pytanie jest słabe, może będzie jakieś inne. Poczekaj. Na YouTubie nic nie ma. Okej, okay, przeczytam tutaj. Pytania będę czytał takim spokojniejszym głosem, okej? Okay? No właśnie, otrzymałem wiadomość. Mamy restreama, Psychotrop. Nawet i dwa chyba. I co tam? Bo będę jebał po ludziach jak, kurwa, jak nożem po maśle za chwilę. Wiadomo, dobra, mam pytanie. Pytanie takie trochę dziwne, ale czekaj, zapytam. Pytanie do Marka. Kiedy w końcu odpierdolisz się od Gawinów? Nie wiem, czy powinienem się odpierdolić, tylko takie sytuacje właśnie, kurwa, właśnie w chwilach słabości, no to tylko mogą tylko nas zbliżać do siebie niż oddalać. Przecież jestem zobowiązany teraz. Jak to mam się oddalić? Byłeś kiedyś, kurde, w takiej sytuacji, to nie możesz mi teraz żadnych rad prawić. Znaczy, powiem tak, ja byłem w różnych sytuacjach, jakby wiem, na czym polegają toksyczne związki. Toksyczny związek polega na tym, że mimo miliona czerwonych flag nie potrafisz się z niego uwolnić. I to między wami jest taka właśnie toksyczna relacja, że ty deklarujesz chęć, nie wiem, odejścia, wyciszenia się, ale tak naprawdę tego nie chcesz, bo potrzebujesz atencji. Już to Elka minęło. Elka ma dwie punkcie, obsesję.
A mi to już minęło, że chcę się dystansować od Eli. No to już mi to minęło. Jakoś, że czuję tylko wspólny mianownik właśnie z nią. Poczekaj, mam tutaj wiadomość od koleżanki Wemerki, więc ją przeczytam i ty po prostu się odniesiesz, bo tutaj też widzowie, żeby znali kontekst. Wemerka to jest właśnie ta kobieta, o której przed chwilą mówił Marek, a wiadomość brzmi następująco. Zesrał się do Wemerki, jak usłyszał, że pojechała z przyjaciółmi na imprezę i dostał szału. Jak to? Gdzie jesteś? Dlaczego tak daleko pojechałaś? Masz wracać do domu. Nie spał z nią. Ale to jest moja fikcja właśnie, jaką napisałem. Bo jej kumple... Znaczy nie, no, ale no to tak było, czy nie? Bo to koleżanka Wemerki napisała. No tak, tak, tak napisałem, ale wcześniej oni mi zaburzyli w głowie, że jednocześnie ona... No nie chcę przedstawiać argumentów takich, jak zaobserwowałem. Wydaje mi się, że rozmawiałem z niewłaściwymi osobami, bo oni chcą też również mnie odepchnąć od Wemerki. Będą mi przedstawiać argumenty takie, żebym nie wierzył w to, co ona mi mówiła. No to niech ona teraz porozmawia ze swoimi kumplami, skoro uważa ich za większe dobro niż ja jestem. Niech oni wyjaśniają sprawę, dlaczego mnie wkurwili w tamtym momencie. Mówili, że wszystko to, co Wen mi mówiła, to są kłamstwa. Dlaczego mi to wmawiali? Czemu się nie przyznają Wenmerce, że kłamali mi w żywe oczy? Bo to była głosówka, a na głosówce to nie można zapisać tych treści, bo nikt tego nie nagrywał. A to, co ja napisałem, to jest pierwsza i najprawdziwsza prawda. Okej, okay. Pytanie z YouTube'a. Poczekajcie, pytanie z YouTube'a przeczytam. Czy jakby sąd powiedział, że Ela może odebrać Marysię, jeżeli skończy z Markiem, to jak myśli, kogo wybrałaby? Jego czy Marysię? Ja już bym odszedł maksymalnie na jakikolwiek dystans. To fajne pytanie. Ale uwaga, to pytanie brzmi, co wybrałaby Ela? Kontakt z tobą czy kontakt z Marysią? No twoim zdaniem, jak uważasz, no? No powiedziałem wcześniej. Dobra, Ela, to nie wiedziałbym, co zrobiłaby. Nie możemy kłaść na szali takich naszych zachowań. Zawsze musimy mieć jakiś kompromis. Jakąś szansę i możliwość wyboru. No tak. No ale no właśnie wydaje mi się, że tutaj zaczynają wszyscy widzieć to, że Ela ma obsesję na twoim punkcie. No, obsesja objawia się między innymi tym, że osoba właśnie, która jej podlega tej obsesji, nie myśli racjonalnie i tutaj każdy widzi, że Ela stawia wyżej ciebie niż własne dziecko i w tym jest problem. No być może tak było. I tak jest cały czas, tak jest cały czas. I bo na piątkowym live'ie po wyjściu z dołka więcej razy mówiła o tobie, o komputerze, o telefonie niż o córce. I słuchaj, i tak jak teraz na mnie spadła odpowiedzialność, o którą się nie prosiłem, bo ja po prostu sobie robiłem bekę, robiłem sobie content, ale spadła na mnie odpowiedzialność, bo głównie z mojego powodu ruszyła sprawa, zabrali to dziecko i tak dalej. Tak teraz jest na tobie bardzo duża odpowiedzialność, bo nikt na ten moment nie ma takiego wpływu na Elkę jak ty. Tak, no i to właśnie. Od ciebie bardzo dużo zależy teraz, nie? No dziękuję psychotem, że to zauważyłeś, bo tak właśnie jest i ja muszę teraz to jakoś nad tym wszystkim zapanować, jakoś racjonalnie teraz uszeregować sobie wszystkie moje te działania i myśli. Dobra, otrzymuję dalej. Dobrze, otrzymuję fajne wiadomości. Dobrze, możemy kontynuować temat Wenmerki, mi się wydaje, w dalszym ciągu. Bo z dobra, takim skurwysyństwem, jakie mnie spotkało odnośnie ich znajomych i jej samej, to możemy kontynuować nieskończoność. Chciałbym się stać... Dobra, to czekaj, to ja przeczytam ci o wiadomość dalej na temat Wenmerki od jej koleżanki. Bo ty powiedziałeś, że tam się... Ja będę walczył z nią tak samo, jak ona ze mną zrobiła ze mnie śmiecia i obśmiała mnie wśród swoich kolegów. Dobrze, to ja teraz napiszę ten... Przeczytam ci to, co napisała jej koleżanka. Czekam na jej pozew. Czekam na jej pozew w stosunku do mnie. Ty powiedziałeś, że cię obśmiała coś tam. Głupia. A odpowiedź Wemerki i jej znajomych jest taka, że...
gadał normalnie w miarę i zaraz mu się odkleiło. Nigdy mu nic, nikt mu nic nie wmawiał, ja pierdolę. Nagle zaczął wmawiać, że próbujemy zrobić z niego idiotę podczas normalnej rozmowy i on nas przechytrzył, bo on błyskotliwy był wtedy. Podejrzewam, że chodzi, że były wtedy na mefedronie czy coś. No to szybciej rozumiem i kojarzę akcję niż osoby najebane. Teraz chciałbym postawić pytanie. Dlaczego osoby najebane mają mieć nade mną górę, skoro ja widzę, że oni plączą się w swoich zeznaniach, a ja jestem na wyższym poziomie, bo przecież jeszcze nie jestem pijany. Czyli ty po prostu uważasz, że kiedy ty jesteś na mefedronie, a inne osoby są na alkoholu, to ty masz nad nimi przewagę szybkiego myślenia po prostu. Tak właśnie, i tak uważam. No okej. Okay. Czyli ty zawsze uważasz, tak, bo... Zawsze tak było. Bo tutaj jej znajomi piszą, że najebałeś się piwem i jakieś dragi. Nie. Nagle mu się odkleiło, my nic mu nie powiedziałyśmy, on sam się zaczął spierdalać. Ja byłem naprawdę bardzo trzeźwy tamtego wieczoru. No niestety miałem gości tam u siebie w domu, no to musiałem skorzystać z okazji. No dobra. Dobra. Słuchaj, psychotrop. Wydaje mi się, że chciałbym teraz się stać wrogiem numer jeden dla Wenmerki, dla swoich własnych korzyści. Zrobię to tylko dla swojej własnej satysfakcji. Nie chciałbym już więcej kontaktować się z tą osobą. Pokrzywdzili mnie jej znajomi, bo ona nie chce powiedzieć, że oni zrobili coś złego dla mnie. Skoro ona się przyznaje do swoich znajomych, że zrobili mi coś złego, nie chce, no odwrotnie, nie chce się przyznać. Czyli od początku samego robili mnie w chuja. Mamy tu teraz sobie takiego Mareczka, teraz będziemy się nad nim zdęcać. Wmówimy mu to, że na pewnej głosówce nazwałem Wenmerkę grubaską, kurwa, z grubą twarzą. I teraz ja będę się płaszczył, wypowiadał w taki sposób, żebym ja ją musiał przepraszać i wszyscy sobie robią jaja z jej własnego środowiska. Tak właśnie było. Bo do tego zostałem zmuszony, psychotrop, słuchaj. I takich osób naprawdę nigdy nie będę więcej poważał. Jest mi naprawdę bardzo... Ale poczekaj. Bo zaufałem psychotrop, kurwa. Kolejne osoby, kurwa, zaufałem w internecie i tak się potraktowano. Dobrze, Marku, nie denerwuj się. Tu nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. A powiedz mi tak. Jak bardzo się posunęła ta Wenerka w tym swoim podstępie? Czy między wami doszło? Bo jej znajomi do mnie napisali, że między tobą a Wenerką do niczego nie doszło. Zastanawiam się, jak bardzo ta kobieta posunęła się, żeby cię zmanipulować? Czy nawet była gotowa pójść z tobą do łóżka, żeby później cię ośmieszyć? Czy jednak nic między wami nie było? To było obopólne właśnie ośmieszanie siebie, bo ja wykorzystałem jej jakieś tam zdjęcie z łóżka, które zaakceptowała, jeśli wypuściłem je do internetu, bo nie było widać jej twarzy. Wszyscy się zgadzaliśmy na to. Takie zdjęcia możemy sobie wypuszczać. Ale w realnym życiu spotykaliście się, tak? No. No jak nie? To nie było tylko przez internet. Tak, no to dobra, to już. Czyli, bo zastanawiam się, jak daleko ta kobieta, ta podła kobieta mogła się posunąć. Czy po prostu to było takie śmianie się przez internet? Czy na przykład była gotowa na przykład opierdolić ci petardę, albo się przespać z tobą? Nie, słuchaj. Słuchaj, ja się starałem na wszelkie fronty, a ona oziębła jak kłoda. Możemy to sobie teraz w taki sposób wyjaśnić, żeby każdy miał drogę do myślu. Tylko drogę do myślu, nic więcej. Że ona leżała jak kłoda, czyli po prostu możemy się domyślać, że Marek jako powiedzmy doświadczony już facet w różnych tam sprawach, no umie powiedzmy, że tak powiem, wyłomucić kobietę, a Wenmerka po prostu nie wiem, czy była zestresowana, czy jakaś tam nie wiadomo, ale leżała jak kłoda po prostu. Zgadza się? Dobra, poczekaj. Nie oczekiwałem żadnych lepszych reakcji z jej strony. Chociaż, ale stękała chociaż, czy nawet nie stękała?
No, teraz mi aż uśmiech mi na twarzy sprawiasz, jak pytasz o takie rzeczy. Nie wiem, próbuję to zrozumieć, czy na przykład udawała albo nie udawała, czy w ogóle nie. miała w dupie, rozłożyła nogi i wyjebane. Posłuchaj, nie chcę tej kobiecie robić większej krzywdy, niż ona otrzymała do dnia dzisiejszego. Nie powiem. Okej, przeczytam ci teraz. 30 sekund temu dostałem kolejną wiadomość od jej znajomych. Będziemy się jebać. Dobra, psychotrop. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o temat Wenmerki, to będziemy się jebać jeszcze jedną godzinę. Znaczy nie, sam chciałeś kontynuować. Po prostu, bo jak ty coś mówisz, nie? No kurwa, niech mi spróbują kurwa sprawę założyć i... Dobra, na pierwszy moment to chciałbym, żeby Wenmerka wyjaśniła sprawę ze swoimi koleżankami i kolegami, w jaki sposób mnie potraktowali, co powiedzieli na głosówce, w której byłem obecny, że zweryfikowali wszystko to, co Wenmerka do mnie powiedziała, że tak naprawdę to sobie ona ze mnie jaja robiła. Ja tego nie jestem w stanie zaakceptować. Czy ona ma jakąkolwiek odpowiedzialność za swoich znajomych? Przecież oni prywatnie robią sobie z ludzi jaja w internecie. Z Janyca chociażby na pierwszy moment można powiedzieć, że robiła sobie Wenmerka jaja. W drugiej kolejności jestem ja. Bo oczywiście w swojej naiwności to jestem w stanie zaufać wielu osobom, bo szukam takich osób, żeby mieć jakieś oparcie, kurwa, bo ja nie potrafię wytrzymać w samotności, kurwa, w tym domu. Dobrze, poczekaj, Marku. Się odezwać? Mi się wydaje, że psychotrop mam tylko do ciebie się tylko możliwość odezwać i ty mi zawsze pomożesz i naprowadzisz mnie na odpowiednią ścieżkę. Ja zawsze z tobą mogę pogadać, bo ja po prostu znam życie też, więc wiem jak jest. Z niejednymi babami dobrymi i niedobrymi miałem do czynienia i z policją, kurwa, więc ja znam życie. Teraz pozwól, że bo słuchają nas, nie wiem, czy to jest Wemerka, czy jej znajomi, ale słuchają nas i na każde... Mamy restreamy, potwierdzam, mamy restreamy właśnie. Tak, i na pewno widzę, że po prostu na każde twoje słowo odpisują mi, więc ja przeczytam teraz, co napisali do mnie. Nie wiem, czy to jest Wemerka, czy jej znajomi, ale cię przeczytam, dobrze? Dobra, więc tak. Wycierpmy tyle. No... On chciał więcej, a ona stanowczo powiedziała, że nigdy nic z tego nie będzie. Najwyżej będzie jego przyjaciółką. Zobacz sobie, w jaki sposób on wtedy pisał. I wysłali waszą rozmowę, poczekaj. Bo mam nie udostępniać. Ja nie oczekiwałem niczego od Wenmerki. Kurwa. Mogę tą rozmowę przeczytać, czy nie mogę? Nie wiem. W sensie... Będzie na pewno błaha. Pytam się tej osoby. No, zapytaj się. No właśnie, czy nie będę jej pokazywał, ale czy mogę ją przeczytać? Ale ja niczego nie oczekiwałem i nie obiecywałem sobie. Mogę przeczytać. Dobra, czyli teraz będę, widzowie, fanowie, będę czytał rozmowę Marka z Wemerką. I to jest tak. Marek pisze. Czekajcie, bo jestem już najebany trochę. Dobra, czytam. Marek pisze tak. Albo wszystko sobie z Wem wygadamy, albo dalej traktowany jak statysta. Za duża presja, czas spierdalać, aby było dobrze. Wenerka odpisuje. No nie wiem, Marek, nie wiem. No musisz wyciągać wnioski ze swojego postępowania. Jestem tak wypity, że mam ból dupy o braki w dostawach. Ale o jakie dostawy chodzi? A gdzie Wen? Marek, ona jest na imprezie, nie może rozmawiać. Ej, coś się nie zgadza. Chyba. I to jest coś rozmowa twoja? Czekaj, to jest rozmowa... Dostałem teraz wyjaśnienie. To jest rozmowa Marka z jednym ze znajomych z serwera. Nie z Wenerką, tylko z jednym ze znajomych z Wenerki. Tak, zgadza się, że miałem pretensję, że ona jest na imprezie i że to mi już wielokrotnie zarzucano tamtego... następnego dnia po imprezie. Zarzucano mi to, no, ale ja nie miałem roszczeń odnośnie, że to ma być. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Weź ty pomyśl logicznie, chłopie. Kurwa, to nie ma żadnego znaczenia. Moje argumenty przewyższają nad nimi. Kurwa. No.
To jest jak ten odebranie lizaczka dzieciakowi, kurwa, że teraz się popłakała osoba, bo odebrano jej lizaka. No kurwa. No tak, ale to jeszcze raz, teraz tak, przesłuchaj sobie te słowa, przesłuchaj sobie jeszcze raz. Nie, ale nie, ustalmy bo... tak, bo piszą znajomi w Emerki i piszą tak, że nigdy, że podsumujmy tą w ogóle tą dramę. Znajomi w Emerki napisali podczas naszej rozmowy tak, że nigdy nic między tobą a Wemerką nie było, że ty bardzo no chciałeś, pewnie, że nalegałeś, no że ty kurwa. Bardzo chciałeś i nalegałeś, ale Wemerka nie nalegałem. Jasno, to kurwa Wemerka powiedział? Powiedziała, Wemerka powiedziała ci jasno, że możesz... To kurwa powiedział? Powiedz, przerwij to ty czytanie, kto to powiedział? Ja nie oczekiwałem. Mam takie odruchy kurwa w nocy, że jak ich śpię kurwa z kimś w jednym łóżku, to kurwa, tak się zachowuje. No dobra, chodzi o to, że według Wemerki i jej znajomych, Wemerka od samego początku mówiła ci, że między wami nie będzie żadnej bliskości, żadnego zbliżenia i ona tego nie chciała, a ty bardzo chciałeś tego. Nie było wobec mnie żadnego tekstu ani zaangażowania widocznego przed dzień, jakbym chciał tam do niej przyjechać. Nie było. Nie oczekiwałem niczego. Kurwa, teraz chcecie na argumenty jechać ze mną, kurwa, z Wemerką? Ojej, nie chodzi o to. Chodzi o to, że ty powiedziałeś... Że taka prywata tylko... będzie teraz wychodzić. Ale to nie jest z ręki Wen, tylko od jej znajomych, tak? Tak, to piszą jej znajomi. Kurwa, oni są pojebani. Wen jest taka... Ale ty sam przyznałeś jakiś czas temu, że spałeś z nią i było jak kłoda, a jej znajomi piszą, że wcale żadnego spania nie było, żadnego seksu nie było, że ty wymyślasz... No to było, czy bo powiedziałeś, że było. Nie, zamknę swoją mordę i powiem ci, co ja sobie obiecałem. Żeby ona nie uciekała, kurwa, z moich ramion, kiedy ja śpię w nocy, bo ja mam koszmary, różne inne takie rzeczy. Jak ona mi spierdoli... Jakie koszmary ci się śnią? Czekaj, ty mów jej, Desiku. Powiedz, jakie koszmary ci się śnią? Jakie pamiętasz swoje najgorsze sny? A ona nie potraktowała mnie w takich chwilach, kiedy ja chciałem, żeby mieć chociażby świadomość, że ją dotykam, że nie uciekła, nie zostawiła mnie w tym hotelu. Nie wiadomo, czy on był opłacony, czy nieopłacony. Jakie koszmary. Koszmary są naprawdę bardzo różnorakie. Nie mogę opowiadać, bo już teraz nie pamiętam tak dokładnie wszystkiego, ale pamiętam z tamtego dnia troszkę. Ojej, dobra. Dobra, teraz wchodzimy na naszą prywatę, nie? I to będzie bardzo ciężkie dla nas obydwu. Wam wszystkim ludziom mówię, ja oczekiwałem od Wen tylko tyle, żeby ona posiedziała przez chwilę chociażby ze mną. Nie uciekała. Nieważne, jakie są moje intencje czy słowa. Musi zaakceptować, w jaki sposób się zachowuje przy niej. Zaakceptowała to. I mimo to zmusiła się, nie wzdrygała się przede mną, nie wzdrygała się, zaakceptowała, jakim jestem człowiekiem, bo ja kurwa... No ale dlaczego te jej intencje, jakie miała wcześniej, zanim do niej przyjechałem, ukrywała przede mną? Przecież mogła powiedzieć o mnie wcześniej, że mam się zachowywać w ten sposób, a nie, że później będę miał... No dobra, powiedz mi, w momencie, kiedy bolcowałeś Wen, to jak wyglądały twoje relacje? Zamknij kurwa mordę, bo oni to słyszą, kurwa. Sam. No, wiem, że, ale sam mówiłeś, tak, że tak było. No. Nie mówiłem, że tak się tak działo. Ja się z tego nie wyplączę, jeśli teraz o tym będzie słyszała Wen. Ale nie, to ustalmy fakty, bo wcześniej mówiłeś, że z nią spałeś. Nie ma fakty. Możemy ogólnikowo mówić chociażby, a ty nie chcesz ogólnikowo mówić. No nie, bo ty wcześniej sam powiedziałeś. No to ja mogę w tym momencie spierdalać od właśnie z tej rozmowy z tobą. Po co mi to? Ty chcesz teraz mnie ciągnąć za język. Ale patrz, Marek, ja nie jestem, posłuchaj, ja nie jestem twoim wrogiem. Ty mówię ci, co sam powiedziałeś. 15 minut temu powiedziałeś sam, że był seks. Dlatego nie mówię, jak nie było, to powiedz, że nie było. Jakby to jest od ciebie zależy, to co pójdzie dalej. Ty sam powiedziałeś 15 minut temu, że był.
Wenka właśnie i tak otrzymuje bardzo wiele przykrych wiadomości, dlaczego się spotkała z takim skurwielem, jakim jestem ja. I ona nie jest tego w stanie zaakceptować i żyć dalej z tą świadomością. I bardziej zapraszałbym, żebyście dali jakieś słowa otuchy do tej kobiety. Jeśli możecie w jakiś sposób się skontaktować. Ja sobie poradzę, ale ona sobie nie poradzi i wolałbym, żebyście jej, kurwa, coś miłego napisali niż mi. Dajcie donate dla Wenmerki, bo kurwa, za chwilę stąd idę. No, mam jeszcze pół godziny niecałe. A Marek, powiedz też dla naszych widzów, żeby zostawili dla mnie i dla ciebie łapkę w górę po prostu, bo oglądają nas, kurwa, a łapki w górę nie dają. Powiedz tym, może ciebie posłuchają, bo mnie się nie słuchają. Powiedz, żeby zostawili na YouTubie łapkę w górę. Zostawcie na streamie Psychotropa łapkę w górę dla mnie i dla Psychotropa, żebyśmy się poczuli szczęśliwi. Tak, super. O, dziękuję ci, Marku. Widzicie, widzowie? Was to nie kosztuje, a nam będzie miło, że tyle osób nas popiera. Właśnie. A powiedz mi, Marku, no dobra, słuchaj. To może możemy zamiast zajmować się tematem Elki, może powinniśmy ci pomóc się dogadać z tą Wen, bo tutaj z tą słyszę, że do tej Wen dalej masz jakieś tam emocje. To nie, może mam się tam, w dalszym ciągu. Jestem obrażony, kurwa, że ona właśnie brnie w tą, że jej kumple mogą sobie ze mnie robić jaja, a ona im uwierzy, że oni mówili inaczej niż do mnie, jak ja odczułem. Dobra, no to może po prostu spróbujmy... To po co ona, kurwa? Niewłaściwie dobiera kumpli? Wiesz, no znajomi są różni, nie? Nie zawsze znajomi są tacy, jacy byśmy chcieli. To może spróbujmy zrobić tak, żebyś ty się odciął w ogóle od Eli i żebyś po prostu pogodził się z Wem. Chciałbym. Nie wolałbyś tak? Chciałbym, bo naprawdę swoje uczucia oferowałem takie, które były prawdziwe. A wystarczyło, że spotkałem się z jej kumplami. Mogę podać niki nawet. Niech publika ich zgnoi, mi się wydaje w tym momencie. Czy to będzie fajne, czy nie? Nie ma co płakać. Ja wiem, że to są emocje, jest wzruszenie. Po prostu może zróbmy tak, że Eli damy spokój, w sensie ty, a może po prostu zaprośmy na jakieś podium, na przykład takie podium ja, ty i Wen i do jakiegoś kompromisu dojść po prostu bez ludzi, bez hejterów, po prostu ty będziesz rozmawiał sobie z Wen, ja będę moderował dyskusję, żebyście się nie przekrzykiwali i może uda się dojść po prostu do jakiegoś porozumienia między wami, bo słyszę, że tobie dalej zależy. Czujesz się zraniony, skrzywdzony. Ja myślałem, że to będzie jakaś osoba, w której mogę utopić jakieś swoje myśli i ona się z tego ten ludziom nie sprzeda i tak dalej. Podium, że ja, ty i Wen, bez żadnych hejterów, bez jakichś głupich pytań, ale po prostu, żebyście wy we dwoje sobie szczerze porozmawiali, ja tylko będę tam się wtrącał, żeby nikt nikomu nie przerywał, nie krzyczał na siebie i tak dalej. I może uda się załagodzić to wszystko, może uda się po prostu tą sytuację wyprostować, żebyście oboje byli zadowoleni i może, kto wie, może w przyszłości, żebyście byli szczęśliwą parą. To by było fajne, nie? Ale powiedziałem Wen, że to, co było między nami w tamtej miejscowości, to pozostaje w tamtej miejscowości i już nie będę tego nigdy odgrzewał i wspominał, żeby ludzie wiedzieli coś, co tam się między nami działo. O kurwa. Ale jeśli ty otrzymałeś te wiadomości od jej znajomych, to czyli musiałaś się podzielić ze swoimi koleżankami, co ja tam z nią robiłem. I to jest bardzo złe, bo ja myślałem, że ona zostawi to dla siebie. Kurwa. I teraz ja nie wiem, co ja mam w ogóle myśleć. No ja powiem tak, że nie ma z nami Wen,
więc też za dużo nie mówmy. Ja mam kontakt z znajomymi, postaram się doprowadzić do takiego podium, że ja, Marek i Wen i po prostu niech raz na zawsze się wyjaśnią te spory, wyjaśnią te właśnie kłótnie, bo ja uważam, że rozmowa to jest najpotężniejsza broń, że zawsze rozmową można rozwiązać każdy konflikt. Ale ona ma wyjebane na takie głosówki, jak na Kozborowie chociażby były. Ona nie chciała w nich uczestniczyć, kiedy był podejmowany jej temat. No to mam nadzieję, że się postarasz, że weźmie to pod uwagę, bo to naprawdę by też mi to zaskarbiło, jeśli by się pojawiła publicznie i powiedziała mi przed ołtarzem takim, jakim tutaj jest ta publika. No rozumiem, no że po prostu przed ludźmi, bo takie słowo, wiesz, i co innego jak sobie gadacie tam na privie, a co innego jak nas teraz słyszy na przykład 700 ludzi, to też takie słowo przed publicznością jest takie większe, bardziej zobowiązujące, więcej waży takie słowo, nie? Bardziej, tak, to też tak uważam. Jest mi teraz tak bardzo smutno, myśląc... Dobra. Cichota, ty jesteś naprawdę w porządku człowiek, ale dobra, odnośnie moich relacji z Wen, no to fajnie, że w ten sposób chciałbyś postąpić, nie? No to jestem teraz tam trochę... Słuchaj, napijmy się, bo ja już też trochę wcięty, napijmy się. Napijmy się, widzowie, wy też, jak pijecie, napijmy się, żeby Wen zgodziła się na głosówkę, na podium z Markiem i ze mną i napijmy się, żeby się po prostu pogodzili, bo tutaj ewidentnie widać, że jest uczucie, że musi dojść do tej rozmowy. Wasze zdrowie. No też łyknę, ale już nie... No dobra, minęło 32 minuty od 22. Mówię tak, wam, właśnie. Że... To teraz widzowie, skończmy temat wenerki, bo widać, że tutaj to jest po prostu trudny temat dla Marka, a też nie chcę, żeby Marek po prostu zasypiał smutny. Umawiamy się tak. Kto chce teraz zadać pytanie Markowi? Na Discordzie podnosi rękę do góry. Szybkie, krótkie pytania. Powiedzmy, że mamy takie 10 minut na pytanka i po tych pytankach będziemy kończyć to podium, więc zapraszam do zadawania pytań Markowi. Mamy pierwszą osobę, poczekaj. Tak, jest pierwsza osoba. Żabka Ryju, wpuszczamy. Halo. Jestem, tak. Możesz mówić. Siemka wszystkim. Słuchaj, Marku, jak długo jeszcze masz zamiar się bać? Taki jest mój typ charakteru. Jak bać? Ale ty ewidentnie jesteś zastraszony. Nie, ja jestem w swoim domu, ja się niczego nie boję. Ale nie mówię teraz w tej chwili, tylko ogólnie. To masz trochę większe spektrum widzenia odnośnie mojej osoby. Być może, ale domyślam się, że nie tylko ja, po cały podium. O co ci chodzi? Wydaje mi się, że jesteś podejrzana jesteś jakaś. Po prostu nie można żyć cały czas w lęku. A kto ma mnie z tego wyciągnąć? Poproś psychotropa, żeby ci pomógł. Ja szukam sobie, kurwa, przyjaznych mi osób, żeby mi pomogli, żebym nie cierpiał samotności, a ty teraz o co ci tobie chodzi? O to, że widać po prostu, że coś ciebie gnębi. Nie chcę być sam. W ogóle wolałbym na co dzień się z kimś, naprawdę z osobą, którą cenię, napić się chociażby piwa. Ale że taką osobą, którą sobie cenię. I to jest najważniejsze. Kurwa. Ja mam wrażenie, że ty na początku dajesz ludziom za dużo, za dużo pokazujesz i teraz przez to cierpisz. W każdym bądź razie nie można żyć cały czas w lęku. Pozdrawiam, tyle chciałam. Zauważyła, kurwa. Zauważyła coś, a ja to wiem, że tylko tak powiem, jest. Ja tylko powiem, że zwrot w każdym bądź razie nie jest poprawny. Mówi się w każdym razie. No. Dobra, czy ktoś ma jakieś pytania do Marka? Bo powoli mamy jeszcze 15 minut podium. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie na Discordzie, nie będę czytał pytań z Discorda. Jak siedzicie na podium, podnieście rękę, nie bójcie się głosu pokazać. I tak jesteście prawie anonimowi, większość z was. Więc podnoście rękę na podium.
O, mamy właśnie pierwszego odważnego. O, jest znowu 5%. Okej, wpuszczamy. Ty masz te skomplikowane pytania do mnie, to ja nie potrafię tak składnie. Ale teraz będą prostsze, Marku. Czy myślałeś, żeby później, wiem, na przykład na odwyk, na spotkanie grupy AA? Bo widać, że bardzo mocno alkohol wpływa na twoje zachowanie. Byłeś zupełnie inny na początku tego podium. Teraz byłeś ten bliski płaczu. Czy nie myślałeś, że może jakbyś ograniczył alkohol jakiejś osoby? Na pewno masz jakąś grupę wsparcia. A może jest moim wsparciem, że ja potrafię sobie radzić na co dzień i chodzić do pracy dzięki tylko temu. Ale w kontaktach towarzyskich raczej nie, więc chodzi... Czy nie myślałeś, że na taki pójście na grupę, wiesz, wsparcia antyalkoholową? Nie, ja wolałbym grupę wsparcia z realnego życia, z kim bym mógł się spotkać w przyszłości. To już by mi bardzo pomogło. A jeśli się ukaże taka osoba fałszywą, to wtedy burzy mi cały ten wizerunek. Po co ja o to walczyłem, żeby się od wszystkich nałogów odcinać? Bo ktoś mnie oszukał i się ze mnie jaja zrobił, kurwa. No. Wiesz, ja tylko powiem tak na koniec, nie będę trudnych pytań teraz zadawał, że według mnie jakbyś kontrolował bardziej alkohol, byłoby ci łatwiej znaleźć kontakty międzyludzkie, bo widać, że brakuje ci bliskości. Czy to przyjacielskiej, nie tylko, wiesz, jakiejś miłości, ale ogólnie bliskości. I że kontrolowanie alkoholu by ci pomogło w tym. Jak mówię, nie będę trudnych pytań zadawał, ja już kończę. Możesz mnie zdjąć z podium. Przyjmuję to do wiadomości i rozumiem. Tak powinienem zrobić. Wiem to i postaram się w przyszłości tak też właśnie przemyśleć to też. Dobra, pytanie z YouTube'a. To będzie tak. Maras, czy ty naprawdę myślisz, że jakakolwiek kobieta normalna będzie się godzić na to, że ciągle mówisz i myślisz o Elce? Najpierw zakończ temat z Elką, a później wiąż się z inną. Przepraszam za przejęzyczenie, po prostu jestem ślepy i pijany. To już jest trzecia osoba, która mi tak mówi. Tak, mam tą świadomość. Dlaczego ja mam nie mówić o ELC? Ja oceniam ją jako widz. Ja ci powiem, na przykład, bo taka Wen mogłaby się na przykład czuć, że nie traktujesz jej poważnie, albo, nie. Albo mi się wydaje... że chcesz zastąpić Elkę nią na przykład, bo... Nie, ale my jednocześnie naśmiewamy się z niej. Jednocześnie się naśmiewamy z niej i nie mamy ze sobą żadnego problemu. Dobra, wpuszczamy kolejną osobę. Musi zaakceptować ta osoba. Madame Mao została dopuszczona do głosu. Musi zaakceptować. No dobra, jeszcze raz. Bo ja po kolei puszczę. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, Madame Mało. Możesz zadać pytanie, ty pało. Chyba, że ci się odechciało. Nie no, żartuję. No halo, możesz mówić. Madame Mało. Nie słychać cię nic w ogóle. Nie masz w ogóle... Zatkało, kurwa. Nie świecisz się na zielono w ogóle. Halo. Zatkało, kurwa. Zatkało kakao, Madame Mało. Dobra, spróbuj jeszcze raz. W tym czasie wpuszczamy Migota. Kogo witam, kogo goszczę? Ja mam takie pytanko do Marka. Cześć, Marku. No, cześć, witam wszystkich. No. Powiedz mi coś fajnego. Chodzi mi o to, czy ty dzwoniłeś do Eli, albo okazałeś jej jakiekolwiek wsparcie od czasu jej pobytu na komendzie i zabraniu Marysi, cokolwiek? Tak, okazałem wsparcie. Wbrew woli innych ludzi, którzy kategorycznie zakazali mi jakiegokolwiek kontaktu z nią. O,
Ona się czuje dzisiaj trochę bardziej z mojej strony wsparta. No tak, jeśli... no bo Elka chyba dzisiaj... No powiedz, co tam ona dzisiaj pisała, bo ja Elka nie jestem na jej serwerze. Elka pisała, że nie dzwoniłeś do niej ani nic takiego. Oj, no pochwaliła się tak nawet tam w takim czymś. No tym bardziej nie chcę dzwonić, ale dobra, jeśli ma w świadomości tym, że musi się ze wszystkimi ludźmi dzielić takimi właśnie z mojej strony reakcjami. Dobra, dziękujemy za pytanie. To wszystko mi niszczy ten mój cały... Nie, Marku, poczekaj. Dostałem wiadomość, że ktoś napisał o tobie wierszyk i żebym go przeczytał. Czy wyrażasz zgodę? Możesz przeczytać. Będzie bardzo budujące dla tego dzisiejszego live'a. Okej, okay, przeczytam ten wiersz. Uprzedzam, nie ja go pisałem, więc nie wiem, jakie są rymy, jaka jest składnia. Ale fan Marka poprosił, więc czytamy. Więc jest tak. Zrobiłem to, gdy spałaś w południe. Zaśmiałem się pod nosem obłudnie. Stworzyłem w głowie plan ten złowieszczy. Spodnięty cały drżałem od dreszczy. Zatankowałem warki czteropak. Dostarczy im kontentu, ja, chłopak. Nie będę już wioskowym półgłówkiem. Zaświecę tylko trochę półdupkiem. Ja, wielki masterplaner z przyjaźni. Alpha male, co nie czuje bojaźni. Choć sięga nie dalej niż palec. Tu będzie potrzebny mi smalec. A tego na wiosce jest w brud. Nie ze mną pociągnie się smród. Bo powiem, że to nie me zdjęcia. Nie przypną mi tego ujęcia. Niech Ela się ze wstydu spali. Mój palec dosięgnie ją z dali. Tym palcem ośmieszę tę szczotę. Aż dziki zakwiczą pod płotem. Plan wielki, nadzwyczajny. Logarytm naturalny. Wiersz nosi tytuł Tym palcem z góry dziękuję. Proszę. Bardzo ciekawa poezja to była. Nie czuję się obrażony w żaden sposób. Poczekaj, Marku. To ja dla ciebie mogę piosenkę zrobić. Poczekaj. Nie musisz, kurwa, dobra. Uwłaczać mojej inteligencji, kurwa, w żaden sposób, że coś takiego ktoś powiedział na mój temat. Znaczy nie, ktoś napisał wierszyk, poprosił o przeczytanie, więc przeczytałem. Czekaj. A ja mogę ci taki wierszyk na poczekanie zrobić, poczekaj. Ja idę chyba szukać jakiegoś piwa. Tak, znajdź sobie piwko, no. Nie, traktuj mój czas jako naprawdę zaraz coś, no. To, co nie jest w nieskończoność dostępne dla ciebie. Tak, do 23, wiem. Nie ma do 23, bo tu niedługo ten do za czas 5. Minie. No. Czekaj. Dobra. Widzowie na Discordzie i na czacie, powiedzcie, jak słychać muzykę i jak słychać mnie. I po prostu... Marku, poczekaj. A ty, Marek, słyszysz muzykę, czy nie? Nie słyszę nic. Aha, dobra. Twoje słowa tylko słyszę. Okej. Okay. Poczekaj. Dobra, więc... Ty będziesz słyszał tylko moje słowa, ale widzowie na YouTubie będą słyszeli też muzykę. Dobra? Niech będzie taki tak teraz. Okej. I to jest proste. Oni słyszą też muzykę, ale tak naprawdę Marek ma wbite w Marysie. Ej, to nie jest prawda wielka. On ma wbite w Marysie tak samo jak Elka. Powiem to w końcu. Ona się martwiła, że była woda z kranu na dołku. Bo to zwykła pijaczka i to po mojej stronie jest teraz racja. Mordo, nawijam sobie tutaj bez kontentu. Jestem pijany i nawijam sobie bez sensu. Daję freestyle fajne, mam punchline'y, bo jestem zajebisty i oryginalny. A, ej, powiem tutaj tu bez wysiłku. Wchodzę, rozpierdalam teraz ludzi kilku. Ej, głos mam teraz ostry. Nie obchodzi mnie Marek Łangowski, który pochodzi z jakiejś tam sobie wioski, bo ja tutaj jestem mordoboski. Ej,
sprawdza i ogarnia. To jest real talk, a nie mitomania. Ej, to real talk, czysta prawda, to nie mitomania, jak u tego frajera Maćka. Teraz chcesz to zasysam, jak tłuszcz od Janysa. Ej, kto tak, weź tak nawiń, rozpierdalam uniwersum Eli Gavin. To jest freestyle, opcja bardzo spoko. Wchodzę, kiedy sobie nawijam w mikrofon. Oni słyszą, że się zadaję ze strofą. Jestem tutaj dobry, więc to sprawdzaj spoko. Jestem bardzo pijany. Freestyle jest nieudany. Ej, Marek znów jest naćpany. A Janys znów jest rozjebany. I to jest proste dla tych widzów teraz. Wchodzę tutaj, z nikim się tu nie użeram. Mordo, sobie tak nawijam, kiedy zechcę. Ej, jestem dobry w tym wersie, w tej piosence, jadę zajebiście, a Marek może zbierać tylko liście. Ej, sprawdź to, tak to leci, Marek podobno lubi jakieś dzieci. Nie, no żartowałem, to jest spoko ziomal, wchodzę tutaj. Ej, to jest dobra strona. Ej, mam to wyjebane, udowodniłem mordą, że mam jakiś talent. Jak ci się, Marku, podoba mój wiersz? Pogrzało cię po całości, no to ja co ja mogę powiedzieć innego. Możesz tak dobra. Mówić, dobra. Zgadzam się. Zgadzam się z tym. Madama już była chyba, czy nie? A nie, ona chyba się wyłączyła, dobra. Puszczamy jeszcze raz, jedę siku. Halo, halo. No, znowu siku. To dużo... Ja piję więcej piwa niż ty, chodzisz siku. Tak, ja dużo piję. No. Madam mało, możesz mówić. Ale nie słychać jej, dalej jej nie słychać, nie? Bo chodzi, że być może twoi dawni administratorzy... Masz coś po prostu ustawienia Discorda. Puszczam Kalgona, puszczam Kalgona i idę siku. Kalgon, wchodzisz. Być może naciśnij i mów, być może ma ustawione. O, właśnie, tak, no. Kalgon, ty mów, idę siku, no. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, cześć. Dobry wieczór. Chciałem spytać tylko, jakby się teraz tak na przykład stało, nie, że byś nie miał kompletnie kontaktu z Elą i z Marysią, tak by zrządził los. Ty masz jakiś pomysł na siebie, czy tylko w dół widzisz? A to. No, czy coś wiesz, czy sam... Nie, jedynie chciałbym zostać hejterem Eli. No, jedynie bym mógł zostać hejterem Eli. Nie wiem, w jakie uniwersum mógłbym się wpisać. Wysoce prawdopodobne, że Ela zniknie, nie? No, zniknie, a ja będę siedział na szkole 17 albo u psychotropa. A wydaje mi się, że bardziej wolałbym kontakt z psychotropem, bo to jest kurwa człowiek taki, z którym należałoby. No, bo od niego można się wiele nauczyć. To wolałbym preferować, z jakimi ludźmi należałoby się zadawać. To chodziło mi tylko o niego. A jaki content byś widział, żebyś chciał robić z psychotropem? Jaki content? Żeby on powiedział, że nie, żeby on zeznawał na korzyść Eli w najbliższym czasie. Tylko o to bym go prosił. Ale zakładamy, że jakby temat Eli w ogóle nie istnieje na przykład. Kurwa, jesteś tylko ty i psychotrop. I nie ma... No to ja będę teraz tym, nie wiem, ten bandytą bym został chyba. Bo tylko kobiety mnie ustawiały do pionu, żebym nie zachowywał się w takich sytuacjach w niewłaściwym świetle dla samego siebie. Czyli sam nie możesz się okiełznać. Nie. Ja tylko potrzebuję jakiejś kobiety przy sobie, to wtedy ja będę takim, jakim by ludzie chcieli widzieć mnie w dłuższe życie każe palki, to Kalgon. Dziękuję za pytanie. A to był Kalgon? No to dziękuję. Tak, dzięki za pytanko. Wpuszczam Paweł MF, ale uprzedzam. Tak, jak będziesz darł pizdę i wyzywał Marka, to cię od razu wyrzucam. Dobrze. Postaram się nie wyzywać, nie podnosić głosu. Marku, jak była tutaj rozmowa, jakby to powiedzieć, o panie na V, stwierdziłeś na końcu, że z nią się śmiałeś. Z kogo się śmiałeś z nią?
Nie wiem, czy to było tak... Nie, ja nie powiedziałem tego. Ale powiedziałeś, wszyscy słyszeli, Marku, no także fajnie jakbyś powiedział, z kogo się śmiałeś, bo ja odniosłem wrażenie, że z Eli, ale jeżeli z... A tak. No, słuchaj, no to jeżeli śmiałeś się z Eli, uważasz to za fair wobec Elżbiety, że tutaj, jakby to powiedzieć, wyznajesz mi miłość, chcesz dążyć do kontaktów z jej córką, a śmiejesz się z niej, byłeś jej panem. Także Marek, no trochę nie w porządku. Próbuję to trochę wyprostować, nie wiem. Nie wiem, może zadać trochę prostsze pytanie teraz. Tak, trzy słowa. Marek, nieładnie się z kogoś naśmiewać, mimo wszystko. Ty to... Nie naśmiewam się. Nigdy się nie naśmiewałem z Elmerki. Ona mi te słowa mówiła do ust, że ona jest gruba. Nigdy bym o niej tak nie powiedział. To była moja najszczersza sympatia, jaką sobie teraz w niedalekim czasie znalazłem. I ona mi coś takiego przedstawiła. No dobra, teraz ostatnie w sumie pytanie do psychotropa i do Marka. Marek, no i nie wybaczę sobie tego. Czemu twierdzisz, że fajnie jakby psychotrop nie zeznał ewentualnie w ewentualnej sprawie, nie zeznawał przeciwko Eli, ale wybacz, ale to by było na niekorzyść no, dziecka, które musi działać wielokrotnie. Nie jest na niekorzyść, bo na niekorzyść to się dzieje właśnie te wszystkie instytucje. Oni to robią. Oni to robią. Albo odmawiasz zeznań, albo mówisz prawdę. Nie ma dobra, nie ja się za chwilę to wyjaśnię. Córka Eli otrzymywała wielokrotnie różne granty ze strony jej matki. Otrzymywała paczki od kuriera za 900 zł, za 500 zł, różnorakie KFC, McDonaldy, chociażby podczas live'ów. I oni żyli sobie jak ten królewicze, no tak, dobra, przepraszam, inaczej to powinien nazwać, jak te, no wy już sami wiecie, jak to nazwać, pączek w maśle, powiedzmy sobie, nie? I no teraz zostało to odebrane jednocześnie Eli i jej córce. Marek, zostało to odebrane. Oni nie musieli pracować na swoje wyżywienie. Wystarczyło, że Ela coś tam napisała w internecie i już przychodziły paczki opłacone. Ale Marku, to nie jest fajne, kiedy utrzymują ciebie inni, a matka nie może utrzymać swojego dziecka. No, zgadzam się, dobra, zgodzę się, żeby każdy się nauczył pracować na swoją własną rzeczywistość, nie? Że to jest pierwsza zasada taka życiowa, nie? Żeby poza teraz wiedzieć... KFC, no rodzicielstwo pełną gębą. Tak, ale wygody, jakie oni mieli, to były ponad nasze, bo to dobra, ponad nasze rozmiary i rozmowanie. Do końca. Dzięki, Paweł. Dzięki za pytanko. No i wyjaśniłem. Tak, masz rację, wyjaśniłeś. Jeszcze pytanie mam tutaj o tej madam, która ma chyba zepsuty mikrofon, to ja przeczytam, poczekaj. Dała te pytania na podium. Teraz tak. Mam problemy techniczne, a chciałabym zadać pytanie Markowi. Marku, nazywasz się najgorszym skurwielem, hejterem i innymi epitetami, a dzisiaj było widać, że jesteś emocjonalny i uczuciowy. Czy sposób, w jaki się traktujesz i chcesz, by inni cię traktowali, to forma samokarania? Jakby... pokuty za twój udział w tym uniwersum? To jest koniec, tak? Psychotrop. Tak, mogę ci jeszcze raz przeczytać, jak chcesz. Nie musisz, wszystko słyszałem dokładnie. Dobra, no to słuchamy. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Czyli to jest po prostu jakaś twoja taka forma autodestrukcji? Bo masz jakieś wyrzuty sumienia, tak? Nie tylko odnośnie Eli, ja mam wyrzuty sumienia. Odnośnie całego kształtu, kurwa, jakie życie mnie doświadczyło. Że wolałbym, żebyście wszyscy na mnie pierdolili źle, a tylko niektórzy dostrzegają tego prawdziwego małego chłopca, kurwa, w moim charakterze. Znajdują się tacy, ale wolałbym sobie radzić z wrogami niż z przyjaciółmi, bo z przyjaciółmi nie mam doświadczenia w ogóle żadnego. Z wrogami sobie bardzo dobrze radzę.
Słuchaj, powiedzenie mówi tak. Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. No pewnie. Dobra, widzowie, w związku z tym, że powoli się zbliżamy do końca, ja tylko nie namawiam, tak jak Ela Gawin, wszystkie donaty wyprowaliśmy oprócz donaty za 200 zł. W donacie za 200 zł ukryłem uniwersum, do którego w najbliższym czasie chcę się wybrać i brać w nim udział. Więc jak ktoś ma za dużo kurwa pieniędzy i chce się dowiedzieć, w jakim uniwersum niedługo się pojawię, to zachęcam do wysłania donata za 2 paki. A jak nie, to nie. Tak czy inaczej, obiecałem Markowi, że do 23 skończymy to podium. Zbliża się 23. Tak właśnie, więc słowem zakończenia. To może najpierw oddam słowo zakończenia Markowi. Marku, kilka zdań od ciebie dla ponad 500, no ponad 500 osób nas słucha, więc parę słów od ciebie na zakończenie. Chcesz, żebym teraz siebie trochę wybielił, tak, i przeprosił za swoje jestestwo? Nie, nie musisz przepraszać, ani się, po prostu parę słów szczerych od siebie na zakończenie tego podium. Nie, czy ty się wybielić, pogrążysz, ja nie ingeruję. To jest jakby twoja minuta, możesz powiedzieć, co chcesz. Nigdy nie zasługiwałem na taki los, jaki mnie spotkał ze strony Uniwersum Eli Gawin. Nie chciałem być nigdy tak niszczony, bo ja muszę sobie to wszystko sam racjonalizować, powiedzieć sobie, że to teraz tak to miało wyglądać. Kurwa, no dobra, nie wiem jeszcze jak bardziej. Jest mi bardzo przykro. No dobra, a powiedz mi, czy będziesz chciał jeszcze uczestniczyć w takich podiach na moim serwerze, czy byłeś potraktowany dobrze, z szacunkiem, czy jednak nie chciałbyś więcej brać udziału w rozmowie z nami? Chciałbym dużo częściej z tobą występować na podiach na twoim serwerze niż kiedykolwiek na Kozburowie. No tutaj akurat ten serwer, tak jak wspominałem wcześniej, nie wspominam tego serwera, niech im się wiedzie jak najlepiej. No dobra, Marku, słuchaj, ja jestem słowny, obiecałem ci, że do 23 skończymy. Kończymy. Tak, możesz się już rozłączyć, ja ci bardzo dziękuję za podium, spisałeś się bardzo dobrze, poczekaj, ktoś tu... jest jeszcze jedna łapka w górę. Chcesz to... Dawaj, mówić? Dawaj gościa, kurde, bo co nam szkodzi, nie? Poczekaj, po pierwsze... Smętka nie jest ani głupia, ani nie jest kurwą. Po drugie, nic mnie nie wysyła. A po trzecie, jak boli cię pizda, to ją sklej i wypierdalaj. Dobra, wpuszczamy ostatnią osobę na koniec. Ostatnia osoba. Ja jestem ostatnią osobą. Tak, dawaj. O, Busy! No Marek, no mordo. Ja od pół godziny próbuję się dostać, żeby coś powiedzieć i nie mogę. Bo było sporo osób, dobra. A przedstaw się, bo ja na przykład nie wiem, kim jesteś. To możesz powiedz, kim jesteś. Ja jestem agresywną kobietą, to Marek ci powie. To takie lubimy najbardziej. No dobra, to dawaj pytanie. Znaczy, ja tak ogólnie, nie? Bo ja bardzo lubię rozmawiać z Markiem. Na przykład. Nie wiem. Bo Marek obiecał, że... Bo Marek mi kiedyś obiecał, że przyjedzie do mnie z miodem, ale nie przyjechał do tej pory. To pisz na priv, to może się wybiorę, bo ja nie mam co robić teraz w tym grudniu. Wiesz co, Marek, ja już tyle czasu pisałam do ciebie na priv i zostałam zlana, że mi się już nie... Nie, poczekaj, może zostaniesz tym razem zauważona, bo Wendelka straciła swoją szansę, żebym poświęcił jej czas w tym grudniu. To być może zostaniesz ty potraktowana tym... Ja nie wiem, po prostu, wiesz... Czuję się... Ale ty masz chłopaków, nie chwal się teraz. Ja do swojego chłopota nie będę przyjeżdżał, kurwa, po co? Ale wiesz, Marek, że my mieszkamy niedaleko od siebie, nie? Bo ja na Pomorzu też.
A to na jeden dzień, może na dwa, Ja też na ej, to możemy trójkąta zrobić, bo ja też na Pomorze, ja w Gdańsku. Nie, wiesz, kurwa, mordo, weź napisz do mnie na priv, jak możesz. No nie, to może, jeśli nie masz żadnego problemu... Dobra, no to Marek, wiesz co, ja już ciebie nie chcę, nie? Nie żartuj, ty przecież miałaś chłopa. Ja wolę zdecydowanych. Ja wolę zdecydowanych ludzi. Nie jestem zdecydowanych, ale ty nie jesteś zdecydowany. Nie jesteś zdecydowany, ty nie potrafisz się zdecydować. A broń się przed internetem. Tak, bo teraz jesteś. Ja się ogólnie... nie bronię przed internetem. Ogólnie Ela bardzo broni mnie przed internetem, zapierdalając mi muty na 7 dni. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, na przykład nie wiem, czy Marku słyszałeś, że Ela jako youtuberka i modelka zna na przykład taką piosenkę jak Rihanna. I na przykład Rihanna kiedyś nagrała piosenkę nawet o Eli i to było coś takiego, że Umbrella, Ela, tak, znam. Pewnie, że tak. No, to właśnie była piosenka o Eli. Ale to są stare lata tych piosenek. Dobra, to teraz busy się nie tłumacz, teraz mógłbym do ciebie przyjechać, ale nie tłumaczmy sobie tego teraz. Nie, wiesz co, ja nie lubię takich niezdecydowanych osób jak ty, Maras. Jestem zdecydowany, a co mam do wyboru? Przedstaw mi teraz. Ja wolę zdecydowanych, zobacz, chłop nawet pół zdania ze mną nie wymienił i no już mówi, że jest z Gdańska, Marek, i może się spotkać. No, bo ty widzisz, Marek. Problem Marek z tobą jest taki, że ty pytasz, co masz do wyboru, a ja nie pytam, co mam do wyboru. Ja, a ja mam wyjebane, kurde, wszyscy ludzie mnie traktują, kurde, według swojego własnego tam szablonu. No bo Marek ma ten problem, że Marek poczuł się gwiazdą chyba w jakiś sposób i on tak selekcjonuje ludzi. Wcale nie jestem żadną gwiazdą, jestem normalnym człowiekiem, w ogóle się nie utożsamiam żadnymi zachowaniami, którzy wy mi przypisujecie. Ja już teraz mam koniec czasu. Wiesz co, Marek, dobra, Marek, powiedz mi tak, Marek, skąd znasz tą panią i co was łączy, Marku, powiedz. Nie łączy nas nic. Marek kiedyś powiedział po prostu, że lubi to, że jestem taka agresywna i że przyjedzie do mnie z miodem. I tyle. Ale Marek strasznie... Ale czekaj, ja się zapytam, Marku, bo agresywne dupy, okej, a ten miód to był w sensie... Że do herbaty, czy na przykład, że adalne tornado do poślizgów? Po co ten miód? Ten, który właśnie produkuje, no to przywiozę fajnym osobom. Tak, ale czy ten miód miał być do seksu analnego, adalne tornado, nie, czy do jedzenia? Nie, tylko... A, do normalnego. Do jedzenia, okay, kurwa, weź ty mnie nie załamaj, człowieku, bo twoją drogą dedukcję to ty się, kurwa, sam zakopiesz, kurwa. Dobra, ale przepraszam teraz, że tak przerwę, ale psychotrop. Bo ja tak ciebie, no nie kojarzę ciebie jakby super z internetu, ale ty masz wytatuowane gałki oczne? No ma, coś takiego. Albo, i, mam jeszcze, i jeszcze mam wytatuowaną gałę. Ale jeżeli o oczy chodzi, bo oczy bardzo, tak, bardzo mnie interesuje, no ja wiem, o czym ty mówisz w tym momencie, ale bardzo mnie interesuje samo wytatuowanie gałek ocznych i jakie to jest uczucie. To szczerze, to jest... Bardzo boli, tak jakby normalnie, tak jakby ktoś mi normalnie zabierał dziecko do domu dziecka. No wiesz, dobra. Ele, to nie za bardzo zabolało zabieranie dziecka do domu dziecka. Chciałbym kończyć, bo schodzi na niewłaściwy temat właśnie. Dlaczego nie na właściwy temat? Dobra, czekaj, poczekajcie, umawiaj się, Marek, z nią na seks i kończymy, no. Nie, ja nie chcę z Markiem się umawiać na seks. Ja żadnego seksu nigdy nie miałam na myśli, po prostu. Ale ja też nie miałem. Marek, ja pamiętasz na ostatnim podium, ty teraz możesz powiedzieć, potwierdzić, prawda czy nieprawda, ja powiedziałem, że ty masz ule z pszczołami. To prawda, tak? Masz ule. No, nie ukryję się. No, tak. I że po prostu wkładasz penisa w te ule, te pszczoły cię żądlą i on wtedy większy jest. Chciałbym, żeby to tak działało. Nie robię takich czynności. Dobra, czyli to tak nie działa, dobra. Nie, ostatni raz jak z Markiem rozmawiałam, to rozmawiałam na temat tego, że dużo ludzi mu szkodzi i Marek tego nie rozumie, ale dalej Marek tego nie rozumie i dalej ufa osobom, które mu szkodzą. Bardzo ciebie lubię, ale chciałbym teraz zakończyć tą rozmowę, bo... Dobra, kończymy. Kończymy podium, bo obiecaliśmy Markowi, Marek jutro wstaje do pracy, także tobie dziękuję za pytanie,
rozłączam cię. Dziękuję ci bardzo za pytanka i rozmowę. Właśnie fajnym akcentem zakończyliśmy, właśnie, bo tą akurat kobietę takim lubię. Takim wesołym, tak. Takim na wesoło, masz rację. Dobrze. Dobrze, Marku. Powiem tak. Poczekaj, bo zdonate. Dobra, Marku, więc teraz tak. Ja tobie bardzo dziękuję za to podium. Zrobiliśmy 3 godziny naprawdę fajnej, męskiej, poważnej rozmowy na różne tematy. Mam nadzieję, że czułeś się u nas dobrze, że nie czułeś się jakoś tam, nie wiem, wykorzystany czy ośmieszony, bo nie taki był cel. Ale mam nadzieję, że... konsekwencjami mojej rozmowy właśnie na samym początku, jak twierdziłem, co ja uważam za słuszne, a co za nie. Dobra. No, także mam nadzieję, Marku, że jeszcze niejednokrotnie takie podium ze mną zrobisz sobie, bo ja powiem szczerze, że mi się z tobą bardzo, bardzo dobrze rozmawiać i bardzo ciekawą postacią. Ja bardzo chętnie takie podium, przynajmniej raz w tygodniu sobie z tobą zrobię, naprawdę. Poczekaj, psychotop, jeśli ja się ustabilizuję emocjonalnie właśnie, no to może z naszej znajomości coś jeszcze większego wybrnąć, bo na razie jestem skonsternowany. Znaczy nie, ja wolę kobiety, Marku, od razu. Nie, bo chodzi kobiety. O to, że jestem skonsternowany właśnie odnośnie Aligawin, bo teraz wszyscy ze mną, ze mną kojarzą i oczekują wobec mnie jakiejś reakcji, czy pomocy nawet, nie? Ale jeśli chcemy robić rozpierdol i palić świat, no to będę twoim poplecznikiem na pewno. No i bardzo dobrze. Ja myślę, że Marku, jeszcze nieraz zadziwimy to uniwersum. Nie jak ten Maciek mitoman cfelisko, albo Janes opas pierdolony. Także Marku, ja ciebie w tym momencie rozłączam. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wyśpisz się i będziemy w kontakcie. U nas na serwerze jesteś bardzo mile widziany. Do zobaczenia i do następnego podium. Trzymaj się, Marku, no. Dobranoc. I super, dziękuję. Dobra, poszedł jebany. Kurwa, mitoman. Dobra, więc teraz tak. Mówię do osób, które są na podium jeszcze. Jak ktoś chce coś powiedzieć, albo pogadać z Ledą na podium na temat jakiejś tam marka, czy jakikolwiek, to niech teraz podnosi łapkę, bo jak nie, to za chwilę będę kończył to podium. Marka już z nami nie ma. Ja live'a poprowadzę prawdopodobnie do północy, bo przeważnie robię live'a do północy dla moich widzów. Jeżeli ktoś chce pogadać ze mną o Marku teraz, o Eli, cokolwiek, jest na Discordzie, to niech podnosi rękę teraz, no. Śmiało możemy sobie porozmawiać. Na przykład bogini Hekate. Bardzo bym był zadowolony, jakby bogini Hekate.